aura na zewnątrz bardzo sprzyjająca temu, żeby wyjść odpocząć, więc tym bardziej Państwu dziękuję, że chcieliście Państwo tutaj z nami być i te półtorej, dwie godziny z nami spędzić. Dzisiaj, proszę Państwa, temat, który już się pojawił u nas na Lersa 35, bo parę miesięcy temu mieliśmy przyjemność gościć jednego z dzisiejszych gości, Jakuba Jakubowskiego. Wówczas rozmawialiśmy szerzej o polsko-chińskich relacjach, no i oczywiście naturalnie ta tematyka jedwabnego szlaku się pojawiła. Natomiast nie był to wówczas taki temat, bym powiedział, dominujący. No i na kanwie takiego głodu intelektualnego postanowiliśmy ten temat pociągnąć, a pojawił się do tego świetny, proszę Państwa, pretekst, bo jak Państwo być może śledziliście naszego Facebooka klubowego, wrzuciliśmy najświeższy raport autorstwa m.in. Kuby Jakubowskiego i Konrada Popławskiego. Zgódźmy się, że można przywitać naszych gości brawami. Tytułem już uzupełnienia, trzecim współautorem był Marcin Kaczmarski, którego dzisiaj nie ma, ale też u nas bywał, także i pewnie jeszcze nie raz będzie. Oczywiście, proszę Państwa, do lektury raportu Państwa serdecznie zachęcamy, ktoś oczywiście tego nie zrobił. No i dzisiaj ta dyskusja będzie krążyć właśnie, czy wychodzić od tego dokumentu, ale oczywiście poruszymy też pewnie kwestie, których tam brakuje, czy mówimy sobie o pewnych tezach, które tam się nie znalazły, a które w toku tych badań tutaj autorzy mają do przedstawienia. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Nazywam się Paweł Usiałek, jestem koordynatorem tutaj klubu w Warszawie. Mam przyjemność tę debatę poprowadzić. Jeszcze, proszę Państwa, tytułem spraw organizacyjnych mamy taką praktykę, że zawsze puszczamy po sali taką listę mailingową, na którą się można wpisać, zostawiając swój mail. My wysyłamy naszymi mailingiem informacje o kolejnych spotkaniach, także jakbyście Państwo chcieli być informowani na bieżąco, co robimy, szczególnie tutaj, co robimy na Lersa 35, to zachęcam do tego, żeby się wpisać. Ja poślę już w tą stronę. Ta, proszę Państwa, ciemnica tutaj jest taka wyjątkowa, bo chcemy tą pierwszą część przeznaczyć na prezentację, którą przedstawią nasi goście, więc tak się umówiłem z Kubą i z Konradem, że pierwsze 20, być może 20 parę minut przeznaczymy na jakby główne tezy, które się znajdują w raporcie. Później ja pozwolę sobie skorzystać z roli gospodarza i zadam kilka pytań. Natomiast taką tradycją tutaj na Lersa 35 jest to, że Państwo jako publiczność też uczestniczycie żywo w tym spotkaniu, więc jak macie Państwo jakieś pytania, to na pewno pod koniec będzie sposobność, żeby je zadać. No to co, panowie, do floor is yours, także zapraszam do... Witam bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie, dziękuję też Pawłowi za organizację i promocję wydarzenia. Temat jest gorący. Jedwabny szlak to jest obiekt wielu różnych tez, które krążą u nas w prasie, w mediach, w internecie. I może tytułem wstępu jakby w jaki sposób my podeszliśmy do tego tematu w ogóle. To znaczy na początku oczywiście wyszliśmy od takich wielu krążących w Polsce obecnie tez na temat jedwabnego szlaku, na temat bądź wielkiej szansy, którą on tworzy, bądź zagrożenia, co też się zdarza. Przede wszystkim rozpatrywanych na takim politycznym poziomie, geopolitycznym poziomie, w skali bardzo makro patrzenia na globus, gdzie mamy jakieś przepływy handlowe, które dzisiaj są na morzu, kiedyś być może znajdą się, ale być może już znajdują się na lądzie, to ma jakieś polityczne, ekonomiczne implikacje dla świata, dla nas, dla Europy, dla Chińczyków. My postanowiliśmy jakby zająć się tym tematem od innej strony, to znaczy zacząć od technikaliów. Nie jesteśmy specjalistami od kolei, ale ostatnie półtora roku spotykaliśmy się przede wszystkim z ludźmi, którzy robią to na miejscu. Znaczy jeździliśmy po terminalach, operatorach logistycznych, przewoźnikach kolejowych w Europie Środkowej, w Polsce, w Chinach, w Chinie i w prowincjach. I postanowiliśmy trochę nauczyć się tego, jak działa ten coś, co się wydarza, tak? Ten rosnące przewozy kolejowe z Unii do Chin. I spróbować na podstawie tych technicznych bardzo aspektów wysnuć jakieś tezy o głębszych politycznych, gospodarczych implikacjach dla Polski, dla Europy Środkowej czy dla Unii Europejskiej. I jakby cała ta prezentacja będzie próbą jakby nie utonięcia, nie zanudzenia Państwa technikaliami, ale z drugiej strony pokazania, że technikalia mają tutaj bardzo duże znaczenie i sukces Chińczyków, jakkolwiek byśmy
zaraz się postaram opowiedzieć, jakie są ich cele, czy też nasze miejsce w tej wielkiej strategii jedwabnego szlaku zależy nie tylko od kwestii politycznych czy geograficznych, ale też infrastrukturalnych, biznesowych, to są zaangażowane globalne korporacje, które korzystają z tych pociągów, przewoźnicy kolejowi w różnych państwach, którzy mają własne interesy, to są ogromne firmy, które często ogon kręci psem i są w stanie dyktować politykę transportową poszczególnych państw. Mamy tu różnych aktorów w Chinach, prowincje, które starają się grać na siebie, Pekin, który ma jakiś pomysł na to wszystko, dużo większy rozmach w swoim planowaniu niż prowincje. I jakby na styku tych wszystkich różnych gospodarczych, politycznych i technicznych trendów jest to, co rzeczywiście się rozwija i postaramy się to przedstawić. Mógłbym cię prosić? Tak, schemat całej prezentacji. Przede wszystkim na początku trochę od tego, o tym, co w zasadzie się dzieje, rzeczywiście co się wydarza, że te pociągi jeżdżą, jest ich stosunkowo dużo, postaramy się pokazać, ile tego jest i jaki jest kontekst rozwoju tej branży. Drugie to jest kwestia, co z tego możemy wyciągnąć my, jako Polska, jakie szanse gospodarcze się w tym kryją. Dalej trochę o współpracy z Chinami, to znaczy w jaki sposób można by skorzystać ze współpracy z Chinami do poprawienia naszej pozycji. I na końcu trochę bardziej rekomendacyjna część związana z zadaniami dla Polski. Na wstępie, jak w ogóle powstał pomysł wożenia towarów za pomocą pociągów z Chin do Europy i na odwrót. Lata 2000 to jest wzrost kosztów pracy w Chinach Wschodnich. Globalne korporacje azjatyckie, europejskie, amerykańskie, które miały swoje fabryki we wschodnich Chinach, zaczyna im to doskwierać. Trzeba przenosić te fabryki w miejscach, gdzie praca jest trochę tańsza. Do wyboru są oczywiście Azja Południowo-Wschodnia, różne miejsca w Azji, ale między innymi mniej rozwinięte, ale bardzo rozwijające się dynamicznie i z dużym potencjałem demograficznym zachodniej prowincji chińskiej. Także duże korporacje elektroniczne, samochodowe przenoszą swoje operacje do Sichuanu, południowo-zachodnie Chiny, Chongqingu, do Xi'anu i tam mierzą się z kolejnym problemem, że praca jest stosunkowo tania, wsparcie od prowincji jest bardzo duże, bo one chcą się rozwijać, ale transport tych dóbr, które się tam wytwarza, tych komponentów, części samochodów i tak dalej, jest utrudniony. To nie jesteśmy już nad wschodnim wybrzeżem chińskim, gdzie do portu jest kilka godzin drogi, ale mamy kilka tysięcy kilometrów przez państwo, które jest zawalone towarami na torach, na drogach i trudno się stamtąd wydostać. Pomysł był taki, 2006, 2007, 2008, 2011 rok, globalne korporacje zaczynają eksperymentować z obejściem problemu portów, tego, że trzeba dojechać do portu, potem 50 dni okrążać Eurazję i zaczynają wysyłać bezpośrednie produkty do Europy. I w mniejszym stopniu z Europy. Tak? I jakby początkowa faza to jest zaangażowanie prywatnych aktorów dużych korporacji. Hewlett-Packard to jest pionier, jeśli o to chodzi. Zresztą na jedwabnym szlaku Hewlett-Packard to jest firma, która zawsze jest pierwsza. Dell, Foxconn, Siemens zaczynają to robić. W 2013 roku Xi Jinping ogłasza inicjatywę Pasa i Szlaku, która wtedy się nazywa Nowym Jedwabnym Szlakiem, potem się nazywa Jednym Pasem, Jednym Szlakiem, dzisiaj się nazywa inicjatywą Pasa i Szlaku, natomiast jest wielką wizją, o której tak szeroko może potem porozmawiamy, ale chodzi o mechanizm polityczny, to znaczy Xi Jinping ogłosił pewną wizję, i to znaczy w chińskim systemie politycznym, że doły, mnóstwo różnych aktorów w Chinach, muszą coś dostarczyć, muszą coś pokazać. Na następnym zjeździe partii prowincjonalny sekretarz albo szef spółki państwowej albo nawet prywatnej musi przyjść i pokazać. Towarzyszu Xi, zrobiliśmy coś, co buduje nowy jedwabny szlak. Co sprawiło, że krótko po tym w nowy jedwabny szlak, i może w tym przemówieniu nie było nic o kolei, zaczęły prowincje, które wcześniej wspierały te globalne korporacje, zaczęły angażować się jeszcze bardziej w to, żeby pokazać, że to oni są na jedwabnym szlaku, węsząc przy okazji, że jakby rynek się rzeczywiście zwiększa i można z tego coś ukraść dla siebie. Czy prowincje rozumują w sposób dosyć taki zaściankowy, myśląc o własnym rozwoju, oczywiście po pożytkach politycznych w ramach systemu, ale swoim rozwoju gospodarczym też. I zaczynają tworzyć terminale przeładunkowe, swoje firmy, które same uruchamiają pociągi, swoje firmy importujące i tak dalej, po to, żeby skupiać towary w
wszystkie te przewozy, które się wydarzają, skupiać u siebie i zaczynają konkurować między sobą. Kilka prowincji się wyłania jako liderzy, a konkurują w taki sposób, że zaczynają subsydiować te pociągi. Znaczy, w pierwszej kolejności większość tych pociągów nie pojechałaby, gdyby nie była subsydiowana, natomiast między prowincjami zaczyna się taka konkurencja. I co jest głównym powodem zwiększania tych przewozów, tak? Dużo tych pociągów zaczyna jeździć pusta, potem przedsiębiorcy widzą, że jest to możliwe, zaczynają tam kłaść i taka jest logika, że najpierw subsydujemy, potem coś ma z tego wyjść. W 2015 roku mniej więcej Pekin zaczyna rozglądać się, co się dzieje w prowincjach i widzi, że jest wiele w tym nieefektywności, wiele pustych przebiegów, wiele dziwnych tras, które są pierwotnie rozmuchane, ale rzeczywiście się nie dzieją. I zaczynają się polityczne różne ambicje rodzić też w Europie, w Eurazji na temat tego i zaczyna to konsolidować. Powołany jest projekt Sierra Express, jakbyście Państwo stanęli w Małaszewiczach na granicy polsko-białoruskiej i zaczęli obserwować pociągi kontenerowe, to Sierra Express tam będzie, bo to są kontenery kupione przez Pekin i to jest oznaka tego, że Pekin chce to zacząć koordynować. I on ma swoją strategię na ten temat, która się, jakbyśmy dalej, której za chwilę. Natomiast tutaj proszę spojrzeć na wzrost tego. 2011 rok 17 pociągów, 2017 rok 3670 pociągów. Tak? Każdy ma 40 kontenerów na sobie. Widać też niezbalansowanie tego handlu, może ta ciemna część wykresu to są pociągi z Europy do Chin, jasna z Chin do Europy. Widać w 2017 widoczną asymetrię tutaj. Dynamika jest bardzo duża, natomiast natomiast obsługują to prowincje przede wszystkim do rzeczy rzeki Jangtze. Jak spojrzycie Państwo, te ciemniejszym kolorem zaznaczone prowincje, to są prowincje, które najbardziej się w to angażują. Chengdu w Syczuanie, Chongqing, Wuhan w Hubei i Zhengzhou w Henanie. Cztery prowincje, które są najważniejsze w tym wszystkim. To jest mapa pokazująca, w które prowincje według Pekinu powinny się tym zajmować. No, to jest grubsza sprawa, jaki Pekin ma na to pomysł, ale pomysł jest przede wszystkim taki, żeby tę efektywność zwiększyć, to tylko wybrane prowincje mają przywilej realizowania tego. Teraz kwestie techniczne, niezwykle skomplikowany slajd, który postaram się szybko przedstawić, ale jakby to skomplikowanie ma swój cel tego slajdu. Znaczy, to jest bardzo skomplikowany proces. W uruchomienie pociągu jest zaangażowane dziesiątki firm i nie tylko z Chin, ale i z Mongolii, Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Polski, Niemiec i państw europejskich. Mamy kwestie związane ze zmianą lokomotyw, to znaczy nie jest tak, że Chińczycy uruchamiają pociąg, dopinają lokomotywę do tych wagonów i jadą sobie z Chengdu aż do Łodzi. Po drodze jest mnóstwo różnych systemów trakcyjnych, systemów torów, niektóre mają elektryfikację, niektóre nie. I po drodze trzeba wożenie tych towarów przekazać lokalnym przewoźnikom. I to jest punkt wstępu do tego, że państwa leżące na szlaku mają możliwość kształtowania tego wszystkiego, bo bez mongolskich, kazachskich, rosyjskich czy polskich kolejarzy to w ogóle nie mogłoby pójść dalej. I to się tyczy tak samo odpraw celnych, zmian z szerokich torów na normalne tory, dystrybucji, spedycji, czyli kontaktu z klientem, by to tam położyć. Mamy mnóstwo, dziesiątki różnych aktorów, którzy są w to zaangażowani, których też trzeba skoordynować. I to, którędy jeżdżą te pociągi, wynika w zasadzie z dwóch podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o technikalia. Jedne, gdzie mamy dobrą infrastrukturę, gdzie mamy dobre tory, zelektryfikowane, szybkie zmiany rozstawów torów i tak dalej, gdzie ta infrastruktura już jest, a po drugie, które państwa są w stanie się skoordynować. Tak? Pociąg jeździ tam, gdzie jest szybko, bo pociąg, to mój kolega o tym mówił, jest po to, żeby szybko dostarczyć towary. Jeżeli jest tak, że na przejściu granicznym jest opóźnienie, dzień albo dwa, albo pięć, a gdzieś wcześniej nie zdążymy zmienić lokomotywy i jest jeszcze gdzieś w rosyjskim interiorze, czy gdziekolwiek indziej opóźnienie, to z perspektywy korporacji, która, spedytora, który chce coś przewieźć, to jest bez sensu. Tak? Oni muszą mieć szybko i punktualnie. Tak? I te państwa, które na poziomie politycznym, bo to są skomplikowane umowy międzynarodowe, to znaczy ceł, procedur, listów przewozowych i tak dalej, angażujące spółki przewoźników, jak PKP, czy rosyjskie koleje, czy
tak dalej. To jest poziom politycznego porozumienia, który jest niezbędny, żeby dana trasa mogła zadziałać. I tak. I teraz to są korytarze, które przez Chińczyków są nazywane transsyberyjskimi. U nas oczywiście transsyberyjska to jest to najbardziej na prawo rozumiana, czyli jadąca przez całą Rosję, ale w to się włącza też korytarz przez Mongolię i przez Kazachstan. Tutaj z Kazachstanu, przepraszam, ona jest troszkę zła, ona wcześniej się łączy z tą główną nitką. Natomiast sens jest następujący. Te państwa, które leżą tu po drodze, skoordynowały się najwcześniej, jest najmniej problemów politycznych po drodze i zdołały zaoferować całemu temu biznesowi szybką, bezproblemową odprawę tych pociągów, zmiany lokomotyw, szybkie przejazdy i tak dalej. Co sprawia, że te korytarze znaczone na niebiesko, wyjątkiem tego czerwonego kółka, o którym zaraz powiem, te korytarze przejmują 90% wszystkich przewozów. I proszę spojrzeć na to zielone kółko, 90% wszystkiego, co jeździ, jeździ przez granicę polsko-białoruską w port w Małaszewiczach. Czyli pytanie, jeśli ktoś sobie stawia, czy Polska stanie się bramą dla jedwabnego szlaku kolejowego, jest absolutnie bramą, zasadniczo jedyną bramą dzisiaj i wszystko, co jeździ, jeździ przez Polskę. Jeżeli nie może pojechać przez Polskę, to praktycznie prawdopodobnie w ogóle nie zostanie wysłany. Tak? Bo tutaj mamy wysoki standard infrastruktury, mamy porozumienia, które są, rozmowy, które się toczą, negocjacje i tak dalej. Ukraina to jest moment, kiedy zaczyna się tutaj polityka w całej tej układance. Z wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej, która się przeniosła w 2014 roku na transport i na tory, to przełączenie jest zablokowane. Znaczy Rosjanie, nie chcąc karmić Ukraińców opłatami tranzytowymi i związanymi z logistyką, w 2014 roku zablokowali to przejście. Przez 3-4 lata nic tamtędy nie jeździło. Wszystko kierowało się przez Białoruś i Polskę. Dzisiaj, przez to, że to przejście nasze na zielono zaczyna się zatykać, zaczynają być próby tego, żeby to uruchomić. Tak, zaczynają się jakieś ruchy polityczne po to, żeby złagodzić. Prawdopodobnie robią to Chińczycy, którzy chcą wysyłać jeszcze więcej, ale to kółko się zapycha, chcą stać jeszcze więcej i szukają alternatywnych dróg i prawdopodobnie naciskają trochę na Rosjan, żeby to odblokować. Natomiast jak na teraz to jest zablokowane, standard infrastruktury jest tu też dużo mniejszy. To, co jeździ, jeździ przez nas, jeździ tym korytarzem. Tak? Natomiast jakbym prosić dalej, państwa leżące w Eurazji, licząc na zyski z tranzytu, z przeładunków, tych wszystkich rzeczy, o których tu mówiłem, starają się tworzyć alternatywne korytarze. Tak? Znaczy, jedni mówią, że po prostu stwórzmy je, ponieważ stare się zapychają, inni mówią, twórzmy je, ponieważ Rosja, która w tym głównym szlaku jest kluczowym państwem, Rosja robi różne polityczne, stosuje polityczne naciski związane z tymi kolejami. To znaczy, kwestia Ukrainy, tutaj poruszyłem, wojna handlowa między Rosją a Ukrainą, która trwa, Rosjanie, którzy nie chcą karmić Ukraińców, Rosjanie, którzy chcą zablokować ukraiński eksport do Kazachstanu, więc dlatego też to brakuje. To jest jeden sposób, w jakim Rosjanie wykorzystują ten pociąg do nacisku na sąsiada. Druga sprawa, Unia Europejska. Rosjanie w ramach kontrsankcji zastosowali embargo na tranzyt żywności przez terytorium Rosji. Więc jeśli chcemy coś wysłać przez Rosję, to oficjalnie nie jest to zakazane. Jest to zakazane na niskim poziomie, ale w praktyce jest tak, jak nam pokazali spedytorzy, że na przykład pakujemy tutaj kontener żywności, wysyłamy go Białorusini, mówią, że może być problem, ale puszczają dalej, on sobie jedzie aż do granicy rosyjsko-mongolskiej i tam rosyjscy celnicy mówią, że on jednak nie mógł wjechać i trzeba go cofnąć na własne koszty. Oczywiście ten kontener po powrocie już nie jest zdatny do niczego, bo była tam żywność. W rezultacie jakby to jest zablokowane i to jest kolejny sposób, w jaki Rosjanie wykorzystują to w celach politycznych, bo potem komunikują swoim partnerom w Europie, że jeżeli chcecie balansować przejazdy kolejowe, to musicie zrobić coś dla nas, bo inaczej tego nie przepuścimy. Także to jest druga motywacja, czemu państwa chcą rozwijać alternatywne korytarze, szczególnie państwa europejskie, Rumunia, Ukraina, państwa kaukaskie są zaangażowane w to, żeby ten korytarz udrożnić. Natomiast problem jest taki, jak Państwo widzicie, że mamy dwie przeprawy promowe, które wprowadzają nam naprawdę dużo niewiadomych. Pogoda na Morzu Kaspijskim, na Morzu Czarnym, w
kwestie ładowania, rozładowywania tych pociągów. Druga sprawa, bardzo dużo przepraw, odpraw celnych, bo jeśli chodzi o ten pierwszy korytarz, mamy Chiny, potem odprawę celną na Eurazjatycką Unię Gospodarczą i aż do granicy polsko-białoruskiej nie ma żadnych odpraw celnych. Mamy dwie zmiany rozstawu toru i dwie odprawy celne. Tak? W tym przypadku mamy 6 przeładunków i 5 odpraw celnych. Czyli bez dogadania i koordynacji na politycznym poziomie, żeby to zrobić, to też trudno cokolwiek to robić. No i to jest wyzwanie dla geopolitycznych ambicji państw, które są po drodze. To znaczy, geopolitycznie być może miałoby to sens. Natomiast technicznie wyzwania są tak duże, że jeżeli, powiedzmy, chcielibyśmy zrealizować geopolityczną ambicję ominięcia Rosji, tak, to co jest do zrobienia, jako Unia czy jako Polska, musimy skoordynować wszystkie te państwa po drodze do tego, żeby między Azerbejdżanem a Gruzją na przejściu granicznym odprawa trwała zawsze 6 godzin i nie 18 i nie 56 godzin, tylko zawsze 6, bo inaczej ci, którzy kładą tam towary, nie będą chcieli tego używać. Jeszcze dalej. To jest pieśń przyszłości, tak, jeśli chodzi o ten poprzedni korytarz transkaspijski, tam są jeszcze pewne działania koordynacyjne. To jest korytarz południowy przez Turcję, albo przez Morze Kaspijskie, albo przez Iran, biegnący przez Turcję do Unii Europejskiej. To jest nawet przez samych Chińczyków uważane za coś zupełnie odległego, chociaż pociągi do Teheranu z Chengdu jeżdżą, pociągi do Stambułu też z Chin jeżdżą, ale na razie nie jadą dalej do Europy, bo jest przede wszystkim jest dużo dłużej, jeśli chodzi o dystans, jest dużo dłużej, jeśli chodzi o przeładunki, o czas i tak dalej. Drogą morską z Szanghaju do Rotterdamu dopłyniemy w 37 dni. Tak? Dzisiaj podróżowanie tym transkaspijskim korytarzem to jest 35 dni, więc tak naprawdę różnica jest znikoma. Tak? Jeśli chodzi o trasy przez Rosję, mówimy o 15 dniach, tak? Czy 16, zaczyna się tutaj różnica. To jest oddzielna sprawa, którą być może możemy w dyskusjach poruszyć potem. Sprawy połączeń kolejowych przez Bałkany i chińskie zaangażowanie w to. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że to jest jakby zupełnie inna historia. To znaczy, ten korytarz, który biegnie z Pirygusu chińskiego do Europy Środkowej i Zachodniej, to jest element morskiego połączenia. To znaczy, Chińczycy chcą zamiast, tak jak europejskie spółki, pływać i opływać Hiszpanię do Morza Północnego i do portów północnych, co trwa jakieś 7 dni, wymyślili, że będą kończyć bieg morski w Pireusie, a potem wysyłać to koleją do Europy. Natomiast to nie jest konkurencja dla tych szlaków, które biegną przez Eurazję. To jest kolej, a to jest skrócenie drogi morskiej. To tylko jedno, żeby wybrzmiało, tutaj jest dużo ciekawych rzeczy, ale nie ma na to czasu. To tylko krótkie porównanie. Liczba przeładunków, liczba odpraw granicznych. Na zielono trasy przez Rosję, na czerwono alternatywne korytarze. No, każda z tych odpraw to jest potencjał do tego, żeby coś się opóźniło, żeby coś się nie udało, żeby ktoś chciał wziąć w łapę. I to są rzeczy, które trzeba załatwić, zanim jakiekolwiek nasze projekty geopolityczne zostaną wdrożone. Tu teraz mój kolega tutaj powiedział o tym, jak organizuje się pociąg i którędy to jeździ, to może teraz przejdźmy do tego, co jeździ i dlaczego jeździ, tak? Czyli przejdźmy właśnie do tej szansy dla polskiej logistyki i jak można na tym zarobić. Przede wszystkim, co wiemy o tym rynku? Z naszych obliczeń wynika, że w 2016 roku wartość jakichś czynności związanych z połączeniem typu logistyka, dystrybucja, pobieranie ceł wyniosła około ćwierć miliarda dolarów. Widzimy, jak dynamiczna może być, będzie prawdopodobnie ta zmiana tej wartości w ciągu 4 najbliższych lat, czyli do 2020 roku będzie to już 1 100 000 000 dolarów według bardzo wiarygodnych prognoz, które zgadzają się tak naprawdę z naszymi obserwacjami. Jeśli chodzi o rozkład przychodów, to przede wszystkim gro tego stanowią dochody celne, 72%. Czyli państwo, które dokonuje odpraw celnych i gdzie zatrzymują się te towary, gdzie one są tak naprawdę już wpuszczane do pewnego obrotu biznesowego w Unii Europejskiej, zyskuje bardzo zasobne środki. Oprócz tego można zarabiać także na usługach przewozowych i udostępnianej infrastrukturze, czyli to, co robią nasze na przykład spółki kolejowe, to jest około 5%,
ale drugim znaczącym takim składnikiem jest, są usługi spedycyjne. Zarówno ta bezpośrednia, czyli właśnie ten przewóz z Chin do Unii Europejskiej, do któregoś z krajów Unii Europejskiej, co stanowi około 6%, jak i dystrybucja na terenie UE, Unii Europejskiej, czyli 17% przychodów. Czyli to już, czyli z tego płynie jeden podstawowy wniosek, żeby zarabiać na tym całym projekcie, powiem tak, kokosy, to należy być hubem i rozliczać cła i przede wszystkim oferować usługi logistyczne. Także naszym celem trochę tej też całej prezentacji jest przekonanie, że nie wystarczy, że my jako Polska będziemy bramą i w zasadzie traktem Europy, ale te towary powinny się tu zatrzymać i coś z tymi towarami powinniśmy zrobić. Najchętniej odslić je i rozwieźć dalej. Wtedy naprawdę walczymy już całkiem pokaźne kwoty, które będą rosły w przyszłości. Ale warto także podkreślać, że póki co kolej jest pewnym produktem niszowym. Jeśli chodzi o cały transport towarów między Chinami a Europą, kolej stanowi około 2%. Jeśli chodzi o wolumen przewiezionych towarów, natomiast jeśli chodzi o wartość, to jest to aż 4%, czyli trochę więcej. Przy czym cały czas mówimy, że ten projekt ma jeszcze duży potencjał i będzie rosnąć. Także i mówimy o roku 2016, tak? Czyli te perspektywy są dużo większe, ale cały czas pamiętajmy, że raczej nie mówimy w tej kwestii o wielkiej geopolityce, że nagle wszystkie statki przestaną jeździć, pływać i przerzucimy wszystko na kolej. Raczej te teorie nawet w chińskiej tysiącletniej perspektywie raczej są na razie iluzoryczne. Chyba, żebyśmy coś wymyślili, ale przedstawię jeszcze Państwu paru argumentów, dlaczego tak się tak szybko nie stanie. Wcześniej Państwu wskazałem, że jest różnica, że udział w wolumenie wynosi 2%, a 4% udział w wartości. Dlaczego dużo więcej wartościowych dóbr wozi się koleją? Mianowicie dlatego, Kuba już wcześniej wspomniał, korzystają z kolei koncerny, które przewożą dobra wysokowartościowe. Przede wszystkim części samochodowe, części elektroniczne, części IT, dobra szybko zbywalne. Nieco mniejsze zapotrzebowanie na użycie kolei wykazują koncerny chemiczne, koncerny farmaceutyczne czy producenci AGD, a okazjonalnie przewożonego potrzebuje mieć kolekcję szybko i na czas, a jednocześnie boi się morza, bo morze potrafi też być nieprzewidywalne, dochodzi do jakichś sztormów, różnych sytuacji, to wysyła te dobra koleją, żeby mieć właśnie zagwarantowany szybszy czas dostawy za stosunkowo niedużo wyższą opłatę. W porównaniu do transportu lotniczego, wyższą opłatę w stosunku do morskiego. Jeśli chodzi o porównanie kosztu na różnych trasach, to przejdźmy właśnie do tego, co stanowi o istocie kolei, bo to mogło jeszcze nie wybrzmieć. Dlaczego ta kolej jeździ? Kolej jest przede wszystkim takim pośrednim sposobem transportowania dóbr między bardzo szybkim i drogim transportem lotniczym, a powolnym i tanim transportem morskim. Także jeśli ja jestem producentem, nie wiem, na przykład laptopów, to ja mam wybór tak, na przykład z Szanghaju do Gdyni, posłać moje dobra samolotem, które trafią w ciągu 5-9 dni do Gdyni i to będzie kosztować mnie 37 tysięcy dolarów za kontener, albo w ciągu 19 dni koleją, co będzie mi kosztować 4,5 tysiąca dolarów, albo nawet coś, co zajmie nawet półtora miesiąca, czyli posłać statkiem i zapłacić za to 2600 dolarów. Przy czym warto zwrócić uwagę, że właśnie to, na co wskazał wcześniej Kuba. Jeśli mówimy o połączeniach z prowincjami wewnątrz Chin, to te czasy są dużo... Kolej już tu potrafi się czasami nawet zbliżyć, jeśli chodzi o koszt transportu do statków, ponieważ bardzo duży koszt transportu stanowi dystrybucja towarów na przykład już w obszarze Unii Europejskiej. Często na przykład jest tak, że przewiezienie towarów z Szanghaju na przykład do Pireusu to jest koszt rzędu powiedzmy 1000-1700 dolarów, a drugie tyle zajmuje przetransportowanie z Bałkanów do Polski i tirem. Także to są tego rzędu różnice. Nie przedłużę, przejdziemy troszkę dalej.
I kolej właśnie zyskuje na konkurencyjności przy przewozie produktów wysokowartościowych. I chcę Państwu pokazać troszeczkę logikę takich firm, jak one, w jaki sposób one myślą. I mamy kontener warty około 1 milion dolarów. To oznacza, że tam w tym kontenerze na przykład są dość, powiedzmy tam, średnio nowoczesne laptopy. Nie te najsłabsze, ale też nie te najnowsze. I teraz czas transportu koleju wynosi na przykład 20 dni, a statkiem 50 dni. Na pierwszy rzut oka patrzę, cena koleju to jest 5 tysięcy za kontener, tak? Statkiem 2 tysiące, więc statek wydawałoby się, no jest dużo bardziej dogodniejszą opcją. Ale firmy tak nie patrzą. Firmy patrzą także na koszt zamrożenia kapitału. Jak ja mam te wysokowartościowe laptopy, wykorzystam podzespoły i wszystko, żeby je złożyć. Teraz mam nawet 2 miesiące, 1,5 miesiąca czekać, zanim one dojadą do klienta, to ja przez te 2 miesiące kredytuję ten zakup. I to jest dla mnie problem, bo te koszty w przypadku właśnie tego 1 miliona euro mogą wynieść nawet w ciągu 50 dni to jest 8 tysięcy dolarów. A koleją, dzięki temu, że oszczędzamy, że jedziemy 2,5-krotnie szybciej, te koszty są dużo niższe. Więc w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że cena całkowita dla kolei jest niższa, jeśli mówimy o dobrach wysokowartościowych. Także to jest ta logika, która pcha ten projekt do przodu. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Przejdźmy, obiecaliśmy Państwu na początku też, że odniesiemy się do takich najbardziej palących, kontrowersyjnych tez i jedna z nich dotyczy bilansu handlowego. Czasami słyszy się nawet tutaj w przestrzeni polskiej, że po co stawiać na kolej, to tylko powiększy nasz deficyt handlowy z Chinami i zrujnuje nasz handel i tak dalej. I pytanie, jak odnieść się do tej tezy, czy to jest prawda? Z jednej strony, patrząc na takie ogólne liczby, to można do tej tezy się choć trochę przychylić, ponieważ jednak te niezrównoważenie, o którym mówił Kuba na początku, jest dosyć wysokie. Niektórzy nawet mówią, że na 10 pociągów przyjeżdżających, pełnych kontenerów przyjeżdżających do Europy, tylko jeden pełny wraca z powrotem. Także ta różnica jest dosyć duża. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest jednak cały nasz handel z Chinami wykazuje, jeśli jako Unii Europejskiej wykazuje ten problem. Problem niezbilansowania to nie jest tylko problem kolei, to jest problem także statków, a także samolotów, choć w mniejszym zakresie. Po drugie, obserwujemy, że troszeczkę te obroty zaczynają się dążyć ku równoważeniu. Nie jest to proces szybki, ale są tu pewne, można powiedzieć, promyki nadziei. Po drugie, drugi zarzut, który może się pojawić, to to, że lepsza integracja Unii Europejskiej z prowincjami kontynentalnymi Chin, tymi dużo tańszymi, dużo gorzej rozwiniętymi, wystawia nas jako Polskę na konkurencję ze strony prowincji o niższych kosztach pracy. I nad tym argumentem także trzeba się pochylić, bo to jest poważny argument. Ale zwróćmy uwagę na jedną podstawową rzecz, mianowicie bardzo rzadko to, co trafia koleją, trafia bezpośrednio do Polski. Albo ten towar, najczęściej te półprodukty, albo w Polsce są przetwarzane, albo trafiają bezpośrednio z zakładów, na przykład niemieckich koncernów zlokalizowanych w Chinach, do zakładów niemieckich koncernów zlokalizowanych w Europie Zachodniej. Także wydaje się, że dużo bardziej właściwe pytanie niż to, czy kolej powoduje wzrost deficytu handlowego Polski, jest pytanie raczej, czy my chcemy uczestniczyć w przychodach z logistyki towarów między Chinami a Europą Zachodnią. I to jest to właściwe pytanie, które my powinniśmy sobie zadać, zwłaszcza przy naszym położeniu geograficznym, które przez cały nasz okres historii nie było zbyt dobrze wykorzystywane. Po drugie, warto też zwrócić uwagę, że Chiny nie mają też pewnego wyjścia, one też muszą zwiększać import, bo kolej jest bardzo specyficznym środkiem transportu. Gdy te wagony, platformy z kontenerami przyjadą, wożenie ich pustych z powrotem jest mało opłacalne, zwłaszcza że Chiny cały czas dopłacają do tego produktu. W związku z tym samym Chinom do pewnego stopnia też zależy na większym zrównoważeniu kolei. Jeśli chodzi o potencjał eksportowy Polski, takie, co tu można zrobić i jakie tu są perspektywy tego?
Przede wszystkim, jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale bardzo dużym problemem jest rosyjskie embargo. Tu też znowu wchodzi kwestia geopolityki i interesów z Rosją, które zawsze są trudne i Rosja każdego biznesu może próbować użyć jako broni politycznej. I tak się dzieje także na kolei. Pomimo, że oficjalnie w sankcjach rosyjskich nałożonych, kontrsankcjach rosyjskich nałożonych na Unię Europejską jest zapisane, że nie można importować żywności z Unii Europejskiej, to Rosja rozszerzyła zakres tego także na tranzyt. Także część żywności z Polski i z Unii Europejskiej nie może być przewożona do Chin za pomocą kolei. Aczkolwiek podobno, tak jak już Kuba wspomniał, trwają zabiegi Pekinu, dla Moskwy być może to też byłoby opłacalne, żeby ten zakaz tranzytu poluzować. Po drugie, wiemy też, że wiemy, jaka jest obecnie sytuacja geopolityczna i wywierana jest olbrzymia presja na liberalizację rynku ze strony Chin. Tu myślę, że działalność prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo dobrym przykładem, ale podobne debaty toczą się nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Ja akurat dobrze znam podwórko niemieckie i tam Niemcy też coraz bardziej są zirytowani protekcjonizmem Chin. W związku z tym i do tego dochodzi jeszcze presja wewnątrz chińska, gdzie robotnicy chińscy coraz bardziej są też sfrustrowani swoimi pensjami i także jest bardzo silna presja wewnątrz Chin na to, żeby te płace zaczęły rosnąć, więc ten import też będzie w konsekwencji musiał rosnąć. Poza tym my zauważyliśmy też na kilku case'ach, że zwłaszcza jeśli chodzi o e-commerce, a kolej wydaje się produktem stworzonym dla e-commerce, a ten rynek niezwykle dynamicznie rozwija się w Chinach. No, nawet podczas naszej delegacji widzieliśmy, że tam kurierzy potrafią przewozić produkty zamówione w ramach Pekinu w ciągu godziny. Są kurierzy na godzinę i to jest bardzo popularne rozwiązanie. Zanim mkną na tych swoich skuterach po całym Pekinie i to jest po prostu niesamowity rozwój rynku. W związku z tym okazuje się, że część przepisów na e-commerce w Chinach jest dużo bardziej liberalna niż przy takiej tradycyjnym przewożeniu towarów i sprzedaży w tradycyjnych punktach, więc to też jest pewna szansa na wejście na rynek chiński. I ostatnia rzecz, taką chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę, na inwestycje w markę polskiej żywności, wyższą marżę. Byliśmy sami zaskoczeni, jak byliśmy w Chinach i weszliśmy do takiego odpowiednika polskiego makro, zresztą też prowadzonego przez tego samego inwestora niemieckiego i okazało się, jak potrafią być tam pakowane owoce. I tutaj może dwa zdjęcia, które Państwu to zilustrują, bo dla nas to też było ciężkie do uwierzenia. Tak sprzedaje się w Chinach luksusowe jabłka, pomarańcze, mango, jak tu widzę chyba na obrazku, i takie inne rzeczy. I wtedy te jabłka kosztują na przykład za 8 jabłek około 50-60 zł. To jest po prostu jak luksusowa bombonierka, niesie się w prezencie dla rodziny. Tu może jeszcze drugie zdjęcie, żeby Państwu zilustrować. To są same owoce wszystko, to niech żadna herbata luksusowa, same owoce. Tak się sprzedaje w Chinach, jeśli czy to z Niemiec, czy to z Nowej Zelandii. I my musimy też naszych producentów przekonywać do takiego właśnie modelu. Zwłaszcza, że mamy jakość, którą jesteśmy w stanie zaoferować. To jest typ żywności, która rzeczywiście może być transportowana koleją, bo jogurt za 3 zł bez marki, bez marketingu na rynku chińskim, to nie jest produkt na kolej, ale jogurt typu premium, które rosną, segment jogurtów premium rośnie w Chinach 30% rocznie. Sektor zwykłych jogurtów rośnie 1% rocznie. Jeżeli jesteśmy w stanie zaoferować Chińczykowi jogurt, który jest bio, jest naturalny, jest z Polski, zdrowy krów, to możemy go sprzedać za 15-20 zł i wtedy spokojnie możemy go przetransportować pociągiem. Tak? Tak. Na marginesie. Może trochę o tym, co zarysowaliśmy, mam nadzieję, już trochę to, że jeśli chcemy jakkolwiek się pozycjonować na jedwabnym szlaku, to powinniśmy myśleć o tym, żeby być miejscem docelowym tych pociągów i miejscem, w którym one startują. Wtedy rzeczywiście możemy mieć dochody i budżetowe, i mieć impuls do rozwoju branży logistycznej, jeżeli to wszystko będzie się odbywać u nas. No pytanie jest takie, czy Chińczycy są tutaj partnerem? Generalnie, jeśli chodzi o mityczny, znaczy tu chciałem się rozprawić z mitycznym chińskim hubem w Polsce, który ma powstawać. Generalnie z naszych rozmów wynika, że Chińczycy chcą koncentrować się przeładunki. Znaczy, to, co mówiłem na początku. Pekin jest niezadowolony, że tych połączeń 40 miast w Chinach z 40
miastami w Europie ma ponad 60 różnych połączeń. Nie wszystkie one są efektywne, nie wszystkie są zapełnione. Częściowo to jest efekt tego, że prowincja jakaś, która jest latecomerem do tego wszystkiego, też chce mieć jakiś pociąg, bierze pieniądze i mówi, wyślijcie na ten pociąg, nie patrzą w ogóle na to, czy tam jest zapełnienie, czy nie ma. Tak też się zdarza, no, nie jest to zasada. Pekin chce to skonsolidować i jest ze strony, po stronie Pekinu taka ambicja, żeby gdzieś wybierać miejsca, i pewnie nie jedno, ale kilka miejsc w Europie, gdzie te pociągi rzeczywiście można by koncentrować, tak? Więc jest o co grać. Natomiast trzeba się mieć na uwadze, że jakby to nie jest, znaczy, że nadrzędnym interesem jest interes chiński. To znaczy, jeżeli Chińczycy będą się angażować, to będą chcieli, żeby jak najwięcej tej wartości dodanej płynęło do nich, tak? Ostatnie doniesienia, inwestycje chińskich firm logistycznych w Polsce. Chińskie firmy logistyczne na przykład. Chiny przystąpiły ze 2 tygodnie temu do konwencji TIR. Po to, żeby móc ich firmy mogły w standardzie TIR przewozić pociągi, przewozić po Europie ładunki, które są wyładowywane z pociągów. Tak? To znaczy Chińczycy przychodzą tutaj po to, żeby mieć cały łańcuch wartości u siebie. Ja podam case z Nowej Zelandii, który jest bardzo ciekawy myślę, z perspektywy naszych jakby marzeń na temat rynku chińskiego. Z Nowej Zelandii jest wysyłane do Chin świeże mleko w cenie 46 zł za litr. Ono jest wysyłane w sposób taki, że z mleczarni Nowej Zelandii codziennie samolotem do największych chińskich miast wysyłane jest świeże mleko, które jest sprzedawane i dostarczone kurierem w godziny do domu. Ono kosztuje ledwo 50 zł za litr. Rzecz polega na tym, że cały łańcuch wartości od A do Z posiada firma Alibaba, która posiada i tę mleczarnię, i dystrybucję, logistykę na miejscu i oczywiście platformę, gdzie się kupuje to mleko. Nie ma firmy lotniczej, ale czarpeduje te pieniądze. I to jest model, który trzeba mieć w głowie. Tak? To znaczy Chińczycy w ten sposób myślą o robieniu biznesu. Eksport jak najbardziej, ale za pomocą naszych firm. Tak? Czy import do Chin, ale za pomocą ich firm. Tak? Kolejny case. Chińczycy dają certyfikację na import wieprzowiny w Rumunii. Rumunia długo za to zabiegała i otworzyła się możliwość certyfikowania eksportu rumuńskiej wieprzowiny. Jedyna firma, która dostała ten certyfikat, to jest firma Smithfield Romania, która należy do chińskiego producenta wieprzowiny. Znaczy, wieprzowina jest eksportowana z Rumunii do Chin, ale za pomocą chińskiej spółki. Tak? I trzeba mieć to na uwadze, że no, nikt tu nie przychodzi rozdawać prezentów. Która ma zakłady również w Polsce. Ma oczywiście duże zakłady również w Polsce. I nie tylko w Smithfield, ale i inne. Jeszcze jeden krótki punkt. Chińczycy myślą o połączeniach kolejowych jako wstępie do inwestycji w sferze produkcyjnej. To znaczy w tej wizji Pekinu, tam gdzie te połączenia są i będą koncentrowane, tam mają obrastać wianuszkiem chińskie firmy, które będą z tego korzystać i to ma być przyczółek do ekspansji i zwiększania konkurencyjności na rynku europejskim. To ma swoje plusy, jeżeli to jest inwestycja, która jest dla nas korzystna, przynosi technologię, know-how, zdolności organizacyjne, tworzy jakiś klaster, możemy patrzeć na to pozytywnie, ale jeśli to jest inwestycja firmy, która otwarcie konkuruje z polskimi przedsiębiorcami, to możemy to traktować jako coś ujemnego. No tutaj nie ma jasnych rozwiązań, jakbym mógł cię poprosić dalej. Jeśli chodzi o to, czy jedwabny szlak może być w Polsce wspierany za pomocą chińskich pieniędzy. Znaczy, dwie rzeczy do rozróżnienia. Jest podział techniczny na infrastrukturę liniową, czyli tory kolejowe albo drogi, infrastrukturę punktową, czyli miejsca przeładunków, tak? I terminale. I według naszej oceny, ale to wystarczy spojrzeć, ja o tym mówiłem na naszym poprzednim spotkaniu, że jeśli chodzi o ofertę budowania infrastruktury liniowej, czyli torów i tak dalej, dużych inwestycji infrastrukturalnych, oferta, którą przedstawili Chińczycy, jest stosunkowo mało konkurencyjna. Jeśli chodzi o Polskę, Europę Środkową, czy całą Unię Europejską. Znaczy Chińczycy proponują pewien model kredytowania, w którym wykładają duże pieniądze jako kredyt, nie jest to inwestycja, nie przyjmują ryzyka za to, bo całe ryzyko musi być przeniesione na lokalne państwo. Czyli oni dają kredyt, ale jeżeli cokolwiek nie, pójdzie nie tak tej firmie, która wzięła ten kredyt, to państwo lokalne musi to spłacić. Tak? Duży i drogi. Duży i drogi kredyt. Tak, druga sprawa to jest łączenie tego kredytu z wykonawstwem. To znaczy, jeżeli ten kredyt zostaje przyznany, to wybór wykonawcy jest bez przetargu. I tak to Chiny, ten model finansowania Chiny stosują na całym świecie.
od Białorusi przez Pakistan, Malediwy, Zambię i Fidżi i zaproponują go wszystkim, zaproponowali go również nam. W porównaniu z funduszami europejskimi, które oferują 70% subsydium do każdej inwestycji i oferują otwarty przetarg, w którym mogą startować polskie firmy, po czym gwarantują otwarty dostęp do infrastruktury, no to jeżeli zważymy te dwie rzeczy, to się łatwo przekonamy, dlaczego nie widzimy wielkich inwestycji infrastrukturalnych finansowanych przez Chińczyków w Europie Środkowej czy w Polsce. Jest jeden wyjątek, to są Węgry, gdzie jest to niezwykle kontrowersyjne, już o tym też mówiliśmy, podsyłam do poprzedniego spotkania. Komisja Europejska jest bardzo niezadowolona z tego powodu, więc jeszcze polityka do tego dochodzi. Natomiast jeśli krótko powiedzieć, czy sfinansować infrastrukturę i rozwój kolei za pomocą chińskich pieniędzy, dopóki mamy te opcje na stole, które mamy, to nie. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę punktową i terminale, to otwiera się możliwość współpracy. To znaczy kluczowe w tworzeniu miejsca, hubu logistycznego, gdzie te pociągi są obsługiwane, kluczowe jest, żeby związać firmy chińskie, które wysyłają te pociągi, z konkretnym miejscem. Bo dopóki mamy terminal, w który Chińczycy nie są zaangażowani, tak, i używają go na zasadzie komercyjnej, to w pewnym momencie mogą go zmienić i znajdą inną ofertę. Natomiast jeśli na zasadzie joint venture czy własnej inwestycji będą w stanie, znaczy zainwestują ten terminal jakieś duże centrum logistyczne, no to już mają motywację do tego, żeby wysyłać i rozliczać to tam. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, jaka chińska spółka chce to zrealizować. Bo jeżeli to będzie lokalny operator prowincji Wuhan albo Chongqing, która ma 25% całego rynku i jest w stanie wielki potok towarowy tam skierować, no to jest opłacalne. Ale jeżeli to jest firma Krzak, to nie warto dawać im jakiejkolwiek koncesji, tak? Trzeba po prostu ważyć to, dostaje tej dynamiki. I jeszcze jeden tylko punkt, ryzyko polityczne, to znaczy może to wybrzmiało, jeśli nie, to podkreślę. Cały rozwój tego rynku w Chinach jest niezwykle chaotyczny. Prowincje chcą rozwijać, nie zawsze wiedząc do kogo jadą i po co, ale chcą budować jedwabny szlak. Wysyłają tych pociągów bardzo dużo, nie wszystkie są zapełnione, w miejscach, które często nie ma klientów końcowych. I jak widzimy te wzrosty pociągu, to trzeba mieć na uwadze, że w pewnym momencie skala tych subsydiów i tego chaosu może być zbyt duża i Pekin podciągnie za hamulec. Znaczy dokładnie to się dzieje, że Pekin mówi, że trzeba to zrobić. Wszyscy w Pekinie, w rządzie centralnym mówią, zagalopowaliśmy się. Prowincja tego jest za dużo i trzeba troszkę poczekać. Niech to się zapełni, niech te pociągi się zapełnią, niech się stanie bardzo efektywne i tak dalej. Więc patrząc na ten wykres, który pokazałem na początku, gdzie to tak rośnie wykładniczo w górę, to może być tak, że w najbliższych latach trochę się to zwolni, no bo pewnie to chce zrobić. No i przechodząc do takiego naszego podsumowania, bo myślę, że Kuba w skuteczny sposób przekonał Państwa, że Pekin nie, że to nie mamy do czynienia z dobrym wujkiem z Pekinu, który będzie nam altruistycznie oferował pewne rozwiązania, tylko trzeba. Co nie znaczy, że z tym wujkiem nie można prowadzić pewnych interesów, tylko w pewien asertywny sposób i też składając pewną swoją kontrofertę, to przede wszystkim chciałbym potem może ten poprzedni slajd nie wybrałem. Tak? Znaczy po to też teraz. Dobra, przepraszam, bo zamieszanie. Ja przeniosłem slajd w prezentacji. To może szybko to omówię, jak już jestem. To w każdym razie wracając ten, to przede wszystkim Polska ma unikalną szansę, ponieważ rzeczywiście tak geopolitycznie ta sytuacja jest ciekawa, ze względu na to, że Ukraina jest włączona. Z tego już wynika, że my jesteśmy tak naprawdę drugim hubem logistycznym w Europie po Niemczech, jeśli chodzi o logistykę i dystrybucję dóbr z Chin i między Chinami a Unią Europejską. W 2017 roku 25% uruchomionych pociągów było obsłużonych w Polsce. Wartość tych towarów to było około 11%. W Niemczech niemieckie huby obsłużyły około 47% pociągów, jeśli chodzi o ilość. Natomiast ta wartość obsłużonych towarów była dużo wyższa, bo 75%. Skąd ta różnica? Dlaczego Niemcy tak dużo wartości? Ze względu, że
najbardziej wysokowartościowe towary, czyli części do różnych samochodów, na przykład luksusowych i tak dalej, trafiają jednak do fabryk niemieckich koncernów zlokalizowanych w Niemczech. Ale to stawia nas w bardzo dobrej pozycji wyjściowej. I aby to osiągnąć, to chcielibyśmy, żeby Państwo zapamiętali, że parę rzeczy jest ważnych. Przede wszystkim, aby wzmocnić naszą tą pozycję w tym podziale zysków, to my musimy stworzyć doskonałą infrastrukturę łączącą nas z głównymi centrami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi w Unii Europejskiej. I to jest ważne zadanie do wykonania. Musimy tutaj poprawić się w tej dziedzinie i zainwestować przede wszystkim więcej w kolej. A drugie to jest stworzenie otoczenia regulacyjnego, odpowiednich przepisów celnych, odpowiednich przepisów prawnych, odpowiednich przepisów dla transportu łączonego tak zwanego, czyli kolejowo-drogowego, ponieważ tu jeszcze mamy dużo zadań do wykonania. I jak skuteczni potrafimy być, jeśli się zmobilizujemy, to może pokazać przykład polskich portów, które po reformach prawodawstwa w ostatnich latach już bardzo mocno naciskają na pięty Hamburgowi, który rzeczywiście zaczął czuć konkurencję. Oczywiście Hamburg jest cały czas dużo większym portem, ale jednak traci część strumieni handlowych na rzecz polskich portów. I po trzecie, bardzo ważna jest koordynacja między właśnie branżą logistyczną, która właśnie z tego, z naszych rozmów wynika, że ma bardzo dużo inwencji, bardzo dużo takiej ochoty właśnie, żeby tutaj wymyślać różne innowacyjne rozwiązania. Przedstawicielami administracji państwowej i pewnych takich instytucji, ośrodków badawczych i tak dalej, żeby szukać właśnie tego porozumienia, bo naszą taką główną konkluzją z tych naszych rozmów było to, że tej wiedzy o Chinach w Polsce jest bardzo dużo punktowo i dużo rzeczy się dzieje punktowo, tylko brakuje cały czas jeszcze takiego ośrodka koordynacyjnego, żeby to wszystko ze sobą powiązać, żeby tych wszystkich ekspertów, którzy na różnych odcinkach zajmują się tą tematyką chińską, złączyć w jedną platformę, być może zorganizować cykliczne spotkania i żeby oni wymyślili jakąś taką bardzo sensowną strategię. Także to jest tak naprawdę dla nas zadanie do wykonania, bo jeśli nie, to rzeczywiście ten moment geopolityczny może minąć, za kilka lat Ukraina może otworzyć się. I tutaj w kolejce o tą pozycję czekają Słowacja, Czechy, Węgry. Bardzo chętnie są, żeby przejąć ten strumień towarów. Także tyle, jeśli chodzi o nas. Dłuższe 20 minut. Okej. Okay. Dobrze, że można prezentację w takim razie zamknąć. I powoli, ten, mam się prosił o włączenie w takim razie światła. Myślę, że już tam można spokojnie... Dobrze, ja mam takie, w takim razie przez to, że było tyle co więcej 20 minut, to skrócę swoje pytania, ale nie ze wszystkich zrezygnuję. Kiedy mówiliście, bo to co nas pewnie najbardziej interesuje to rekomendacje, czyli przejście z tego poziomu diagnozy do poziomu, co trzeba zrobić. I wysłuchując tych rekomendacji... Wysłuchując tej rekomendacji, tak sobie zdaję sprawę, że oczywiście kluczowa jest w ogóle też koordynacja na poziomie pewnie szerszym, ogólnounijnym, skoro to na poziomie ta cała logistyka odbywa się między Chinami a Unią Europejską, więc domyślam się, że jakby nie wszystkie jakby zadania są po stronie polskiej administracji, ale to, o co chciałem zapytać, to jakbyście mogli jakby streścić konkretny jakby przekaz do naszej administracji państwowej, co w tym momencie z takich rzeczy chciał bardzo praktycznych, bardzo takich namacalnych jest w tym momencie do zrobienia. Ja z tego raportu wyczytałem, że przede wszystkim problem jest, jeśli dobrze zrozumiałem ten raport, w samych maszynistach, które się w tym momencie już korkują i teraz zastanawiam się, czy tutaj faktycznie rząd odpowiednio zadbał o to, żeby ta przepustowość była zapewniona, czy te inwestycje są planowane, są jakoś realizowane, które potrafiłyby to udrożnić. No i jeśli chodzi o różnego typu przepisy, właśnie nie wiem, czy kolejowe, czy inne regulacje, które mają tak udrożnić, czy jakby gdzie mamy w tym momencie braki? Czy pytam trochę, jak polityk, który ma ma podejść do swoich posłów, przedstawić konkretną regulację i wtedy no i jakby tu, i wtedy się zaczyna rozmowa. Ja powiem tak, wiele rzeczy się już dzieje, wiele rzeczy, znaczy miło było nam słyszeć, że wiele wniosków do punktów też punktowo do nich dochodzi.
przychodzą różni aktorzy w Polsce, interesariusze, administracja i pewne rzeczy się dzieją. I ja powiem o tych najważniejszych kierunkach, nie wchodząc może w szczegóły, bo to są technikalia. Natomiast jakby coś, co można robić już dziś i jest kwestią koordynacyjno-organizacyjną, to jest kwestia prawa podatkowego i celnego. Związanego z celnym jest lepiej niż z podatkowym, ale dedykowanych rozwiązań podatkowych, które będą w stanie skłonić ludzi przewożących towary do tego, żeby clić i wprowadzać do obiegu towary w Polsce. Tak? Można sobie spojrzeć na odpowiednie departamenty ministra z tym się zajmujących, co się dzieje w tym temacie. Natomiast to jest taki low hanging fruit, który można zerwać, który może po prostu składać najprostszej rzeczy, żeby to jednak robić tutaj, czy na granicy, czy w centrach logistycznych. Drugi punkt, bardzo ważny, to jest kwestia transportu łączonego, intermodalnego. Tak? To znaczy, jeden model to jest bycie państwem tranzytowym, gdzie już w zasadzie osiągnęliśmy ten siłą rzeczy, ale też staraniem różnych osób w Polsce osiągnęliśmy już tą pozycję. Natomiast trzeba przejść z modelu, kiedy te rzeczy przejeżdżają przez Polskę, do modelu, w którym zatrzymują się gdzieś w środku, a potem promieniście się rozchodzą na różne strony. Tak? To jest kierunek, który realizują chińskie prowincje. Znaczy, jeżeli spojrzymy na Chengdu w Syczuanie, które jest jednym z wiodących hubów po stronie chińskiej, 30% towarów pochodzi z Syczuanu, 70% pochodzi z reszty Chin i z Azji. W wyniku tego, że zabiega się tam o to, żeby z Chengdu promieniście po Chinach za pomocą intermodalnych rozwiązań, czyli łączących kolej z drogowym transportem i z lotniczym transportem, żeby tam tworzone są regularne połączenia z innymi miejscami w Chinach i Azji. Czyli jeżeli produkt dochodzi do nas, tak, to jeżeli spedytor dowozi ten towar do Polski, to musi mieć możliwość, by w przeciągu 8 godzin wybrać któryś z pociągów, który rozjeżdża się dalej po Europie. Tak? I żeby ten sposób transportu dobrze działał, to wymaga stworzenia odpowiedniego prawa dla transportu łączonego. To są kwestie techniczne, taryfy, kwestie udostępniania infrastruktury dla tego typu działań, tak? Ale jak rozumiem, że przestrzeń do działania dla polskiego rządu jest dość duża, tak? Jeśli chodzi o ten stworzenie przepisów akurat stricte do transportu. Tak, to intermodal jest rzeczą, która zyskuje też, kilka lat temu zyskała dopiero może dużą rangę w ramach unijnej polityki i to jest coś, co różne państwa rozwijają w różnym tempie. Są państwa, które dużo dalej, jak Niemcy, są w tym, ale jest tu dużo do ugrania i no, potencjał jest duży. Tak strukturalnie jest potencjał bardzo duży. Czy ja mógłbym dodać też jeszcze od siebie, to przede wszystkim ja bym to widział, nie doceniałbym tej pracy koordynacyjnej, ponieważ często są różne pomysły, czasem bardzo dobre, różnych ministerstw, jednostek i tak dalej, tylko brakuje jakiegoś koordynatora, jakiejś osoby, która po prostu by powiedziała, te rozwiązania wdrażamy, wszyscy się dostosowują, jedziemy dalej, tak? To jest bardzo ważne, to jest problem, to nie jest tak zwana Polska resortowa, to nie jest tylko nasz problem. Ja na przykład obserwując Niemcy od lat coraz więcej widzę też takich problemów w Unii z koordynacją i to jest cały czas poszukiwanie lepszych modeli zarządczych. Tak, i druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to spójna polityka transportowa. Uważam, że tu dużo wniosło do debaty właśnie ta debata o centralnym porcie komunikacyjnym, który też ma się teraz być portem do pewnego stopnia cargo i poszukiwanie tych synergii, ponieważ ciężko będzie stać się hubem logistycznym, jeśli dzisiaj na przykład wysłanie towarów na południe Europy z Chin, to jednak dużo szybciej dzieje się przez Niemcy niż przez Polskę, ponieważ my mamy takie zatory niestety na tej linii północ-południe, takie jeszcze braki infrastrukturalne, że jest to trudne do osiągnięcia, więc to jest ten. A jeśli chodzi o intermodal, bo to jest takie, wydaje się, abstrakcyjne, ale ja podam Państwu bardzo konkretny przykład. Często towary, które my sprowadzamy z Chin do Łodzi, one najpierw jadą na zachód Niemiec, do Duisburga, tam są przeładowywane, i później przez całe Niemcy jeszcze raz wracają do Łodzi, bo tak się bardziej opłaca czasem zrobić.
I czasami dla przewoźników to też jest bardziej opłacalne, bo oni wtedy dostają całą taryfę. Trzeba tutaj szukać spójności, tak? Współpracy spółek kolejowych, właśnie właścicieli terminali i tak dalej, żeby po prostu każdy miał właściwe motywacje i bodźce, tak? Żeby na przykład spółkom kolejowym opłaciło się zostawić ten towar w Polsce, a nie przewieźć go przez całą Polskę, bo ich taryfikator na przykład, bo oni zarabiają najwięcej za kilometrówkę, tak? Tak zwaną, tak? Także tutaj dużo jest takich bardzo konkretnych, małych rzeczy, które trzeba bardzo, bardzo, mrówcza praca do wykonania, poszukania w przepisie w SAK różnych możliwości, ale też chcemy zwrócić uwagę, że rzeczywiście wiele osób z naszych takich nieformalnych kontaktów wynika, że wiele osób w administracji jest coraz bardziej świadomych tych problemów i rzeczywiście poszukuje tych rozwiązań. Czyli rozumiem, że takim optymalnym rozwiązaniem, jeśli dobrze zrozumiałem, byłoby to, żeby wybrać takiego jednego właściciela tematu, któreś ministerstwo, które ma w tym momencie najwięcej zabawek, ale nie wszystkie, i jakby decyzją polityczną wyposażyć jeszcze dodatkowe instrumenty, dany organ administracji państwowej, który by jakby koordynował te wszystkie działania. Ministerstwo albo pełnomocnika, tak? Mamy tu różne rozwiązania, tak? Poszukać. Ja jeszcze tak podsumowując, żeby wynieść trochę z tych kwestii technicznych. Moim zdaniem jakby cała historia związana z jedwabnym szlakiem i z tych różnych ambicji i marzeń, które snujemy sobie na temat naszego miejsca tutaj, należałoby przekuć w to, żeby wesprzeć polską branżę logistyczną intermodalną. Tak? To są rzeczy, które i tak powinniśmy zrobić, niezależnie zupełnie od chińskich rzeczy. To jest coś, co jest zbieżne z naszym miejscem w Europie. To jest coś, co jest zbieżne z naszą strukturą gospodarczą. Mamy niezwykle prężną branżę logistyczną. Mamy największą flotę ciężarówek w Europie. Tak? I jakby te rzeczy i tak trzeba zrobić. Tak? To jest kwestia tego, żeby przekuć ten może na czas. Tak, zrobić na czas, po pierwsze, a drugie, przekuć to zainteresowanie, które jest związane z Chinami, na to, żeby wesprzeć całą tę branżę. To w takim razie trzeba by było, jeśli chodzi o CITE, chyba o branżę logistyczną zrobić. No bo ja rozumiem, że skoro mamy ciężarówki, jakby mamy te firmy ekspedycyjne, rozumiem, w Polsce, chociaż też są obecne zagraniczne, które rywalizują z polskimi, to jakby jakie działanie stricte biorąc pod uwagę branżę logistyczną trzeba było wdrożyć, które by pomogło tej branży się rozwijać? Znaczy ja powiem, bo tak część z tych rzeczy już poruszyliśmy. I mi się wydaje, że jeszcze jeden ważny przekaz to jest to, że polski biznes musi zacząć myśleć tymi kategoriami, tak? To znaczy staramy się też promować taką perspektywę, że te chińskie, no, powiem sobie na przykładzie. Chińczycy dzisiaj, ich podstawową bolączką jest to, że nie czerpią zysków z handlu między Unią Europejską a Chinami. Armatorzy, spedytorzy, firmy logistyczne to są najczęściej firmy europejskie. Tak? Oni by chcieli coś z tego uszknąć. Znaczy oni produkują towary, Europejczycy je wożą. Tak? Można najprościej powiedzieć. Tak? Więc oni chcą zyskać tutaj przyczółek. I teraz kwestia jest tego, w jaki sposób to rozegrać, w jaki sposób wciągnąć. I oczywiście oni są silniejsi, mają większe możliwości finansowe, mają większą skalę, natomiast nie wiedzą, jak wozi się rzeczy po Europie. Mają problemy z know-how, z dostarczaniem, z różnymi regulacjami i tak dalej. I to jest miejsce do tego, żeby firmy polskie, które posiadają doświadczenie, mogły jakby nawiązać partnerstwo, tak? W tych miejscach, gdzie Chińczycy chcą być, a nie umieją, żeby tam wchodzić. Oczywiście w dłuższym planie Chińczycy chcieliby sami robić wszystko, natomiast teraz tego nie umieją. Tak? I ważne jest jakby to, żeby, no, czy na pewno już polska branża logistyczna też na to patrzy, ale nie wszystkie jeszcze firmy są tego świadome, więc może jakby oprócz tej nogi państwowej jest jeszcze ważna noga, jakby, no biznes musi to wypełnić, no tutaj. Jasne, państwo tego nie zrobi. Ja bym pomyślał z kolei o jakichś takich bardziej konkretnych projektach, tak, czy to unijnych, czy to właśnie państwowych skierowanych do branży logistycznej, tak. Ona i tak troszkę się zmodernizowała w ostatnich latach, także dzięki funduszom unijnym, ale tutaj z tego, co my się dowiedzieliśmy o branży logistycznej, bardzo ważny jest pewien efekt skali, taka masa, która te największe terminale i huby logistyczne w Niemczech, to generalnie bazują na tym, że tam są obecne firmy z całego globu. Czyli my na przykład, no, pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, na przykład jeśli będziemy teraz robić jakąś ofertę dla polskiej agencji inwestycji zagranicznych, tak?
wybierzmy jakieś miejsce i przedstawmy jakąś dobrą ofertę dla inwestorów, żeby właśnie inwestowali właśnie w tą branżę na przykład. Tak bym to sobie wyobrażał, tak? Bo mamy na przykład problem, że brakuje nam odpowiedniej przestrzeni magazynowej, takich rzeczy, że ponieważ bardzo też ciekawą rzecz, którą dowiedzieliśmy się o branży logistycznej, to jest coś takiego, że ona to jest bardzo konserwatywna branża. Jak ona wybierze już pewien trakt, pewną trasę, nainwestuje tego kapitału i tak dalej, to się nie zmieni, to już zostanie na lata często, na dekady, tak? Te główne huby logistyczne, które na przykład ukształtowały się w Niemczech Zachodnich, to one zarabiają na logistyce 50, 60, 100 lat może i te inwestycje się na pewno zwrócą. A druga rzecz to też trochę zmienić postrzeganie branży logistycznej, bo jak Państwo sobie wyobrażają, że to chodzi człowiek tak i nosi jakieś skrzynki, a my jak byliśmy w tych najnowocześniejszych terminalach, tam w Kutnie czy w Łodzi, to po prostu to jest branża IT. To idzie pan sobie siedzi gdzie w jakiejś centrali na wieży z jakimś smartfonem czy czymś, się on tam ustawia, a maszyny jeżdżą, roboty jeżdżą i to ustawiają wszystko. Także to jest też branża bardzo nowoczesna. Nawet mieliśmy fajny przykład, jak byliśmy właśnie w Łodzi, gdzie byli ludzie z Luksemburga, którzy stwierdzili, że są bardzo uzależnieni od rynków finansowych, za bardzo, boją się tego. Dla nich sposobem na dywersyfikację jest branża IT, bo to jest branża logistyczna, bo to jest branża po prostu bardzo perspektywiczna, bardzo konkretna i na której się zawsze zarobi, jak będzie handel światowy. Kolejne pytanie, bo zajmujesz się Niemcami i tutaj ciekawa była ta informacja o Duisburgu, który mimo, że leży na tej trasie, no właśnie dalej od Chin, no to jednak zarabia więcej, czy po pierwsze więcej towarów jest, kończy swój bieg, rozumiem, w Duisburgu, jeśli dobrze zrozumiałem tą mapę, no a druga kwestia, też wartość tych towarów jest większa. Tak. I teraz pytanie, czy w takim razie, po pierwsze, czym ten Duisburg, czym nie jakby niemieckie miasta wygrywają i dlaczego te towary właśnie nie są rozpakowywane tutaj jakby w Polsce? Drugie pytanie, czy to jest na razie taka rywalizacja właśnie między Łodzią a Duisburgiem, czy może już wchodzimy na taki poziom kwot, który powoduje konflikt między w ogóle Polską a Niemcami, jeśli chodzi o to miejsce w łańcuchu wartości w tym handlu z Chinami. Jakby czy dostrzegasz taki ciężar też polityczny, który będzie nabrzmiewał w tych relacjach polsko-niemieckich, który do tej pory nie był obecny, bo to nie był do tej pory przedmiot rozmów na najwyższym szczeblu. Zaczynając od Duisburga, to jest przykład bardzo ciekawego miasta, które w latach 90. to było praktycznie bankrutem. Miasto z olbrzymimi problemami strukturalnymi, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale też właśnie chyba jakieś tam kopalnie, jakieś takie przemiany strukturalne, z którymi to miasto miało problemy i to miasto właśnie się odrodziło dzięki logistyce, właśnie zainwestowali w ten sektor i to właśnie na tej zasadzie, że oni po prostu do dziś mają reprezentantów branży logistycznej z całego świata. To nie jest tak, że to jest tylko niemieckimi staraniami i staraniami niemieckich koncernów. Stworzyli odpowiednią ofertę, mieli tam lepsze warunki ze względu na to, że po prostu był kryzys, było duża dostępność przestrzeni na magazyny i tak dalej, być może trochę niższe koszty pracy i właśnie to poskutkowało, tak? A także bliskość centrów przemysłowych, tak? Bardzo dobre zlokalizowanie, dobre ta korzystne położenie geograficzne. Natomiast co do Twojego drugiego pytania, ja jeszcze jakichś takich aspektów politycznych dostrzegam, ale pewnie taka podskórna rywalizacja gdzieś tam będzie, zwłaszcza, że jeśli naszą ambicją będzie jednak zwiększyć ten nasz udział, no to co to oznacza? To oznacza, że będziemy chcieli obsługiwać Europę Środkową, być może Skandynawię, być może Niemcy Wschodnie, a to już tak jakby wchodzimy tak jakby na poletko firm logistycznych z Niemiec, tak? Więc tu taka rywalizacja pewnie będzie, ale ona może być zdrowa, także tutaj wcale nie jest to powiedziane, że to nie będzie prowadziło do wzajemnego wzrostu konkurencyjności, tak? Także patrzyłbym na ten aspekt z dwóch stron raczej i mi się wydaje, że niemieckim koncernom też do pewnego stopnia zależy jednak, żebyśmy my te swoje liczne problemy rozwiązali, bo tak naprawdę my tu jesteśmy jednak takim węzłem na trasie, tak? I bez tych usprawnień w Polsce no im też nie będzie lepiej i ten czas transportu dóbr między Chinami a Unią Europejską nie będzie się skracał. No tak, ale czy nie zależy właśnie na tym, że Polska była właśnie krajem tranzytowym, gdzie właśnie te towary się zawozi do Duisburga, one oczywiście mogą wrócić do Polski, nie ma żadnego problemu, bo jakby obsługę zapewniają koncerny niemieckie czy inne, które w Niemczech operują. Konkurencyjna rywalizacja oczywiście, że będzie, to w ogóle nie ma wątpliwości, nikt nam tego rynku za darmo nie odda. Tak? Chociaż nie jest tak, że ja się nie znam na Niemczech, ale znasz ja wyniosłem takie wrażenie, że nie jest to też monolit. Znaczy, są niemieckie firmy logistyczne, ogromne, które kalkulują kosztami, one konkurują
globalnie i muszą mieć koszty, tak? Jeżeli zaoferujemy im dobre warunki u siebie, to mogą nie kierować się interesem Duisburga czy nawet Niemiec, tylko może swoim własnym i przenosić operacje tam, gdzie jest bardziej efektywnie i lepiej. Wiem, że się tak dzieje, tak? I te firmy w ten sposób rozumują i to jest też potencjalny partner do tego, żeby te rzeczy przenosić, bo to są firmy, które mają pewną ekonomiczną racjonalność, której należy korzystać. Tak? Mam pytanie odnośnie tego ciężarniejszego politycznego, bo kiedy rozmawiamy o jedwabnym szlaku, to bardzo często pewnie też słyszeliście sporo z różnych filmików na YouTubie, które można znaleźć w tym temacie i jakby wszystkie osoby, które uczestniczą w tej szerokiej dyskusji, ja mam wrażenie, że koncentrują się właśnie nie na logistyce, na tych kwestiach technicznych, tylko na takim, prawda, grand strategy i na tym, że Chiny tutaj jakby zmienią w ogóle układ sił, niezwykły szlak zmieni w ogóle układ sił, zmieni to, że Europa właśnie ma się oddalić ze Stanów, ma się zbliżyć z Chinami, czy jakby dostrzegacie taki geopolityczny ciężar tego projektu, czy póki co jakby to nie ma jakby takiej skali, która by spowodowała, że możemy mówić o jakimś właśnie dużym geopolitycznym ciężarze tego projektu? Moim zdaniem on jest. Znaczy projekt Pasa i Szlaku ma część lądową i część morską. My ze względu na to, że jesteśmy państwem głównie lądowym i też jesteśmy na szlaku lądowym, to koncentrujemy się na nim i nadajemy mu bardzo dużą wagę. Natomiast z mojego punktu widzenia dla Chińczyków ważniejszy jest szlak morski. Czy Chińczycy wiedzą, że dla nich przyszłość jest na morzu i wiedzą też dobrze, że przyszłość handlu jest na morzu. Dlatego jeżeli spojrzymy od ogłoszenia inicjatywy Pasa i Szlaku, gdzie Chińczycy wkładają własne pieniądze, gdzie kupują i inwestują sami, przejmują to ryzyko, kupują porty na Oceanie Indyjskim, w Europie, w Afryce, tam jest ich dużo, tworzą swoje bazy logistyczne, tworzą swoje bazy wojskowe. Jeśli spojrzymy na chińską strategię wojskową i koncepcję bezpieczeństwa, to Chińczycy absolutnie odwracają się od lądu. 300 tysięcy zredukowano liczbę piechoty i przenoszą się w stronę budowania nowoczesnej floty, nawigowania po dalekich oceanach i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia, żeby mieć jasność, znaczy, taka jest moja opinia, że Chińczycy wiedzą, jaka jest waga morza i wiedzą też, że są państwem morskim, bo 90% populacji mieszka nad morzem. Tak? Ja rozumiem, że to też będzie oznaczało naturalnie konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko wokół Tajwanu, ale w ogóle na całym tym, na całej długości handlu, bo dzisiaj to Stany Zjednoczone kontrolują, rozumiem, tę ścieżkę. Dzisiaj, Pacyfik to jest miejsce i napięć handlowych i napięć wojskowych dzisiaj i tak dalej. Natomiast wracając do pasa, znaczy do tego pasa lądowego, tak, w chińskiej nomenklaturze, czyli tego, co idzie po lądzie. To też ma swoją geopolityczną wagę i moim zdaniem to jest wzmocnienie tego grawitacyjnego efektu, jaki Chiny mają na Eurazję, na Azję Centralną, na Kaukaz, na nasz region i na Rosję, tak? Za pomocą tego pociągu, za pomocą inwestycji, które są wokół tych hubów logistycznych, za pomocą chińskich ekspertów, którzy przyjeżdżają na Białoruś po to, żeby wspomóc Białoruś w ich reformach gospodarczych, po to, żeby te festiwali, centra handlowe, żeby te centra logistyczne i te strefy przemysłowe, żeby działały, zaczyna się współpraca na poziomie politycznym, reformy gospodarcze i tak dalej. To jest sposób na przyciągnięcie tego regionu do siebie. Mówimy o tym silniej, im bliżej Chin, tak? Najbardziej Azji Centralnej, też Kaukazu i nasz w jakimś stopniu. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia handlu światowego jako takiego, mam nadzieję, że to zarysowaliśmy. Znaczy, dopóki większość handlu światowego to są rzeczy stosunkowo tanie na kilogram i rzeczy, których nie trzeba dostarczać szybko, a większość handlu tak właśnie działa. Surowce, wszystko co wchodzi do Chin, to są rzeczy nieprzetworzone, je można wysyłać w trybie ciągłym i nie trzeba wcale mieć szybkich rozwiązań transportu. Tak długo jak to będzie miało swoją wagę, a będzie jeszcze miało bardzo długo, może jest jeszcze przed rewolucją technologiczną, znaczy statki są drogie, są skrajnie nieefektywne, mam wielką flotę na jakąś ciężką ropę i mazut, kiedy równie dobrze możemy mieć za jakiś czas statki napędzane energią słoneczną czy wiatrakami. Po prostu do tego nie doszło, bo jeszcze nie było presji cenowej. Tak? Czyli w tym sensie jestem za morzem. Tak? Natomiast ta część lądowa będzie i ta część kolejowa to będzie jakiś wycinek handlu,
im więcej Chiny będą produkować tych rzeczy wysoko zaawansowanych, tak, drogich, które trzeba szybko dostarczać, gdzieś składać potem, tym więcej tamtędy będzie szło, tak? Czyli z punktu widzenia naszego, to może być zmiana, bo dużo, stosunkowo dużo wysokowartościowych rzeczy, tak, zaczyna się kierować teraz przez Polskę. Przez 7 lat Małaszewicze z miejsca transportu drewna i ropy rosyjskiej stały się miejscem, gdzie przebiega tamtędy 8% handlu Chiny-UE, gdzie są interesy globalnych koncernów logistycznych i tak dalej. To ma pewien ciężar geopolityczny, ale nie powiedziałbym, że w skali globalnej. Tak? Globalnie ciężar tego projektu jest dalej na morzu. Ja mogę się tylko krótko dodać. Ja się w 100% praktycznie zgadzam z Kubą, że dodałbym jeszcze parę ciekawych informacji. Warto rzeczywiście patrzeć, jak rośnie zaangażowanie Chińczyków, zwłaszcza w portach. Praktycznie w większości ważnych portów śródziemnomorskich Chiny mają już swoje udziały. To jest po prostu próba tego nadrobienia przeszłości, gdy Europa dominowała w handlu morskim między Chinami a Unią Europejską. A druga rzecz, no jeszcze raz rzeczywiście chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, że nawet w tej perspektywie chińskiej to marzenia, że ląd mógłby zastąpić morze, no to naprawdę wydaje się, że to jakieś, nawet w tej perspektywie czasowej Chin, wydaje się, że to jest jakieś bajanie jednak, ponieważ, no podam jedną statystykę, tak? Obecnie największe kontenerowce świata są w stanie przewieźć 40 tysięcy, dobrze mówię? 21 tysięcy. 21 tysięcy kontenerów. Pociąg jeden, 40, 20, 40. Także to jest różnica. Po prostu w morze zainwestowano tak niewyobrażalnie wielkie pieniądze, że po prostu, żeby to nadrobić, to nie wiem, ile musiało być tych torów. 10, 15, 20 torów obok siebie między Chinami a Europą, a i tak kosztowo byłoby to niekonkurencyjne, więc po prostu to, co Kuba mówił, no to jest pewien specjalistyczny produkt. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że tam będzie 10-15%. Może 20% towarów, ale no, wartości towarów, ale nie więcej. Może to mieć pewną taką geopolityczną jeszcze jeden aspekt, bo może to zwiększyć konkurencyjność Chin technologiczną względem Korei i Japonii, bo oni na przykład zamierzają konkurować w tych dziedzinach, zwłaszcza w elektronicznej są coraz silniejsi, tak, optycznej i tak dalej. I nagle mają drogę transportu, gdzie w 10 być może w przyszłości dni są w stanie wysłać swój produkt do Europy. Kiedy mamy premierę jakiegoś najnowszego laptopa czy najnowszego telefonu, to może mieć znaczenie dla konsumenta, tak? Ta szybkość reakcji na pewne zawirowania rynkowe i w rywalizacji o rynek europejski z Koreą Południową czy z Japonią, gdy oni na przykład mogą ograniczać użycie pociągów przez właśnie inwestorów z Korei Południowej i Japonii, no to ma znaczenie, tak? Że Chiny w 14 dni prześlą towar, kiedy Japończycy, Koreańczycy półtora miesiąca, czy tam miesiąc będą... Albo bardzo drogo lotnicze. Tak, więc my szacujemy, że w 2020 roku towary o wartości 75 miliardów euro będą transportowane tą drogą, więc pewien ciężar gatunkowy nawet w niektórych sektorach, zwłaszcza tych wysoko zaawansowanych, to jest. Słuchajcie, jeszcze mam ostatnie już pytanie i przekazuję powoli głos na salę. Pytanie o Rosję, bo w tym raporcie bardzo wyraźnie podkreślona jest, to też prezentacja była widoczna, no, przewaga konkurencyjna tych tras, które wiodą przez Rosję. I ja mam pytanie, jak Chińczycy postrzegają współpracę z Rosją, jeśli chodzi o jedwabny szlak? Czy, tu jest kluczowe pytanie, czy właśnie to niebezpieczeństwo uzależnienia od Rosji będzie powodować to, że Chiny będą dywersyfikować te trasy dostaw, inwestować, jakoś koordynować to, aby przez inne kraje, innymi szlakami te towary docierały do Europy, co będzie oznaczało, że to nie przez Polskę, ale przez te inne szlaki te towary będą trafiać i paradoksalnie my z Rosją mamy wspólny interes, żeby to przez Rosję, jak rozumiem, przechodziło, a nie innymi szlakami. No i druga kwestia, jak też Rosjanie do tego podchodzą, czyli czy postrzegają to, znaczy na pewno postrzegają to w kategoriach politycznych, ale zastanawiam się, czy poza tym blokowaniem żywności po to, żeby pewnie też swoją ulokować na rynku chińskim, czy tutaj jakby widzicie jakieś ryzyko jakby większej jakby destabilizacji związanej z tym, że no Rosja widzi swoją rolę w tym projekcie jako właśnie kluczowego partnera i być może to będzie prowokowało Rosję do takiej bardziej asertywnej postawy wobec Pekinu. Więc takie to pytanie o Rosji chciałbym... Co do pierwszego pytania, tak? To nachodził się, ale rozumiem. Co do pierwszego pytania, to znaczy jak Chińczycy do tego uzależnienia
temat Rosji, jak to ująłeś, podchodzą. Znaczy, nam się wydaje, że jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, Chińczycy postrzegają to jako sposób uzależnienia Rosji od siebie, wciągnięcia Rosji w swoje projekty, tak? Wciągnięcia różnych aktorów wewnątrz Rosji w to. Tak? Rosyjskie koleje, RŻD, to jest potężny aktor wewnętrzny. Były szef RŻD był jeden z najbliższych zaufanych Putina. Tak? Wciągnięcie tej instytucji w swoją orbitę i uzależnienie jej od siebie, to jest działanie w charakterze politycznym. Tak? Generalnie wciągnięcie Rosji w jedwabny szlak w ten sposób, to jest zmniejszenie jej oporu wobec różnych rzeczy, które Chiny robią na Kaukazie, albo w Azji Centralnej, albo w różnych innych miejscach. I z tego punktu widzenia jakby sądzę, że Chińczycy będą chcieli jeszcze bardziej Rosję w to wciągać, bo oni nie są straszliwie zależni od tej trasy, tak? Znaczy, jeśli to się bardzo rozwinie, Chińczycy będą mniej zależni od Rosji niż Rosja od Chin, tak? Bo dla Chin jakby oczywiście to są ważne strumienie handlowe, ale można je przekierować na samolot albo prędzej indziej puścić, a jeżeli Rosja się ekonomicznie od tego jakoś uzależni, to będzie w większych kłopotach. Natomiast drugie pytanie co do asertywności Rosji. Ja się sam nad tym zastanawiam, no to jest kwestia, zobaczmy w przyszłości. Znaczy, mi się wydaje, że z jednej strony dzisiaj Rosja może tego używać do nacisku na sąsiadów i używa tego, tak? Z drugiej strony, wydaje mi się, że jeżeli mówilibyśmy o 20% handlu UE-Chiny jadący przez Kazachstan, Rosję i Białoruś, bo to jest główna oś, tak? To co się dzieje w sytuacji, kiedy 100 miliardów euro jeździ tamtędy pociągami, tak? I Rosja zechce coś zrobić na Białorusi. Zdestabilizować na granicy, zrobić coś mogę, albo w Kazachstanie, na terytoriach przygranicznych, gdzie tam się już długo kotłuje. Nagle te pociągi przestają i na Kremlu zaczynają dzwonić telefony od niemieckich korporacji, od amerykańskich korporacji, od Chińczyków. Czemu to nie działa? Bo nasze fabryki nie mogą działać, tak? To są... Jak działa dzisiaj biznes? To jest just in time, tak? Okno dostarczenia komponentów to jest kilka godzin po to, żeby firmy teraz motoryzacyjne czy każde inne nie mają wielkich magazynów, gdzie trzymają części. To jest wszystko tak skoordynowane, że fabryki pracują w stanie ciągłym. Jeżeli jakaś strumień części przestanie dochodzić, to fabryki stoją. Mieliśmy przykłady między Włochami a Szwajcarią, tak? Czy Niemcami, remontowano tunel. W pewnym momencie zatrzymały się dostawy pociągowe między północnymi Włochami a Niemcami i była groźba po prostu zatrzymania południowo-niemieckiego przemysłu, tak? Z tego punktu widzenia. I z tego punktu widzenia potencjalnie, znaczy Rosja może próbować to grać i lubi to robić, ale z drugiej strony być może w pewnym momencie rozlegnie się telefon chiński i powie ktoś po chińskiej stronie, że być może zaniechajcie towarzysze, ponieważ 20% naszego biznesu high-tech teraz jedzie na tym pociągu i mamy ochotę jednak transportować dalej. A w Rosji też ktoś na tym zarabia. To są bajania, ale być może i to w drugą stronę polskiego może zadziałać. Słuchajcie, z mojej strony... Ja tylko jeszcze jedną króciutką rzecz właśnie do tej kwestii, bo pytałeś też o te trasy. Wydaje mi się, że na razie Rosja jest bardzo konkurencyjna, jeśli chodzi o zwłaszcza ten czas, który jest niezwykle kluczowy i stosunkowo mało znanym faktem u nas jest, że tak naprawdę w bardzo dużym stopniu do sukcesu tej kolei i tego połączenia przysporzyła się Unia Euroazjatycka. Nagle dwie granice celne wewnątrz Rosji zniknęły, każda granica to jest praktycznie jeden dzień zwłoki. Tak się okazuje, że ta integracja, która wywołała u nas dużo obaw, czy to nie będzie, czy nie będzie jakaś konkurencja dla Unii Europejskiej, tak dalej. Okazuje się, że nam pomaga. Okej, to w takim razie pytania tutaj od Państwa. Jak macie Państwo jakieś pytania do naszych gości, zapraszam, jest teraz na to czas i sposobność. Ja bym jeszcze, przedstawiliście Panowie świetną prezentację i tak w końcu bardziej analizowana była ta rzecz, którą Pan podkreślił, że jednak droga morska jest podstawowa, no i pod Pireusie i Gdynia. Jak wygląda ta odnoga, ewentualnie rozwijanie i czy w tym aspekcie, patrząc na przykład na właśnie historię tego niemieckiego miasta, czy u nas w Polsce jest jakiś potencjał tych miast, które mogłyby spełnić podobną rolę na tej trasie, to się trochę wiąże też
tym ideą Trójmorza, czy tam właśnie do Pireusu i z Pireusu tutaj niekoniecznie koleją, może transportem, flotą samochodową. Jak ta sprawa wygląda i czy to wtedy też tym hubem miałaby być Łódź, czy Gdynia, czy Gdańsk? Gdańsk, Gdynia, a Pireus. Byłem w zeszłym roku na spotkaniu sekretariatu 16 plus 1, to jest ten regionalny format środkowoeuropejsko-chiński, do spraw morskich. Była tam prezentacja, w której prezentowali się różne firmy, zarządcy portów, firmy armatorzy i tak dalej. I byłem na prezentacji portu w Szczecinie i portu w Gdańsku albo w Gdyni, gdzie mówiono o tym, że chcemy odzyskać rolę pierwszego portu dla Czech, pierwszego portu dla Słowacji. To się działo jeszcze z czasach słusznie minionych, potem Niemcy to przejęli, ale chcielibyśmy to rozbudować, żeby obsługiwać Europę Środkową, czyli Wyszehradzka Czwórka, żeby była obsługiwana w polskich portach. Taka prezentacja bardzo ciekawa się odbyła, natomiast w następnej kolejności wyszła pani z COSCO Shipping, wiceprezes, czyli największego chińskiego armatora, który posiada Pireus, i przedstawiła piękną prezentację, w jaki sposób Pireus będzie pierwszym portem wyboru dla Czech, Słowacji i Węgier i w jaki sposób rozwijane są połączenia północ-południe przez Bałkany w tym właśnie celu. Tak? Tam to było, mignęło na mapce, z tego punktu widzenia jakby ta konkurencja już jest. Tak? I sądzę, że pociąg to jest trochę inna historia, to są inne kategorie towarowe i inne szybkości, inne koszty, ale jeśli chodzi o transport morski, to z tego punktu widzenia akurat to tak, no, konkurencja, która jest między portem w Koprze a naszymi portami już dziś i ona jest bardziej znana, Pireus to jest może pieśń przyszłości, słoweński port w Koprze, adriatycki, to tam ta konkurencja już jakby jest znana i bardzo omawiana, ale Pireus to jest potencjał do tego. No i właśnie, bo to jest kwestia, czy korytarze transportowe kolejowe przez Bałkany zostaną udrożnione, czy nie, i drogowe, tak? No i to różne są opinie. Spotkaliśmy się z opiniami, że rzeczywiście to jest zagrożenie. Teraz jeździ tam 500 pociągów rocznie, to jest 20-30 tysięcy kontenerów i to są drobne. Gdańsk obsługuje 1 200 000 kontenerów, także to nie jest ten na razie. Ale gdyby tą infrastrukturę udrożnić, to być może to raczej konkurencja, tu nie ma raczej synergii. Ja bym tylko jeszcze dodał, z naszych rozmów z branżą logistyczną wynika, że wszystko, że ten sukces Gdyni czy Gdańska, to zależy wszystko jednak od połączeń północ-południe kolejowych, że no niektórzy przedstawiciele kolei podkreślali, że czasami w niektórych okresach szybciej przetransportuje się dobra z tego portu w Słowenii, Kopru, do Polski Południowej niż z Gdańska. I to jest duży problem, że właśnie te nasze wieloletnie zaniedbania, które musimy teraz dość szybko nadrobić, to jest możliwe, to szanse mamy duże, rzeczywiście możemy obsługiwać, nawet były rozmowy o tym, żebyśmy byli portem dla Węgier i dla różnych krajów tutaj z Europy Środkowej, tylko musimy trochę tak jakby starać się przyspieszyć i też współpracować z krajami Europy Środkowej, bo po ich stronie też jest problem, na przykład z tego co słyszeliśmy też po stronie na przykład słowackiej, tak, żeby z nimi skoordynować jakieś remonty, bo nie zainwestujemy poważnych pieniędzy w remont, kiedy ich obietnice okażą się płonne. Ja trochę nawiązując do tego, co zostało powiedziane, jakie to są perspektywy czasowe o tym wszystkim? Tak, mówiliśmy o zapchanym terminalu Małaszewicza. Tak, Małaszewicza. Jak szybko można go udrożnić, tak? czyli zwiększyć przepustowość i czy będziemy potrafili nadążyć za zwiększonym wpływem produktów? To jest najbardziej rozbudowany terminal łączący szeroki tor byłego Związku Radzieckiego z normalnym torem europejskim. I jakby istnieją alternatywne przejścia, o których też się myśli i mówi. Tak? W samych Marzewiczach istnieją pewne proste rezerwy organizacyjne, natomiast to nie jest, to jest kilka lat modernizacji. I nie jest to tylko problem Małaszewicz, bo tam ta przepustowość rzeczywiście się wyczerpuje, ale wąskie gardła pojawiają się jeszcze na zachód od Małaszewicz. W stronę Siedlec, potem Warszawy, objazdu Warszawy. Jest to oczywiście magistrala na Niemcy,
biegnąca przez Kutno i Poznań. Natomiast to nie jest tylko kwestia wydolności samego tego terminala, bo tam stosunkowo... No, czyli to wymaga remontu jakby... Tak, tak. I tak samo... infrastruktury torowej w Polsce. Tak, znaczy wiemy jak jest z koleją w Polsce. Mamy perspektywę unijną realizowaną, skupioną na kolei, więc możemy się spodziewać, że jednak standardy tej infrastruktury będą dużo większe. Należy też pamiętać po prostu o cargo, bo często jest tak, że infrastruktura jest modernizowana, na przykład... Pod przewozy pasażerskie, tak? Pod przewozy pasażerskie, na przykład tory odstawcze, które są kluczowe dla cargo, bo jedzie pociąg pasażerski i wtedy pociąg towarowy musi zjechać na tor odstawczy, puścić go i pojechać dalej. Bez toru odstawczego nie będzie dużych przewozów, a często myśląc tylko o przewozach pasażerskich, zlikwidowano po bokach po tor odstawczy. To jest kwestia całościowego myślenia o polskiej infrastrukturze, bo jeżeli chcemy skupić te chińskie pociągi w centralnej Polsce, to musimy sprawić, żeby przepustowość pozwoliła rozwozić te wszystkie towary przez Polskę i przepustowość przejść granicznych z naszymi sąsiadami, na przykład ze Słowacją czy z Czechami, też na to pozwoliła, tak? Więc to jest kwestia patrzenia całościowego na to, tak? A perspektywa wyliczenia, które przedstawiliśmy, to jest perspektywa 2020 roku i to jest perspektywa, którą mają też Chińczycy. Główna strategia Pekinu dotycząca połączeń kolejowych, która została sformułowana, to jest 2020 rok. Więc tak naprawdę rynek jest na tyle świeży, że wszyscy są w pozycji wyszukującej, sprawdzającej, co się dalej z nim stanie. I firmy, i Unia, i my, i Chińczycy. No tak bym powiedział. Proszę przybliżyć może, dlaczego jest takie zjawisko, że jeżeli się odbywa transport, import polski z Chin, to on jest rozładowywany w Niemczech, a nie w Polsce, czy to lądowy, czy to morski. Z czego to konkretnie wynika? Prawo podatkowe. Czyli co konkretnie? VAT. Odroczona płatność VAT. To znaczy wprowadzając, to się różni w Unii, to są technikalia, no ale to jest kluczowa sprawa, tak jak ze spedytorami rozmawialiśmy. Wprowadzając produkt na rynek unijny płynący z Chin, są dwa sposoby. Zwykła płatność VAT, czyli płacimy VAT przy wprowadzaniu go do obiegu, pierwszy raz płatność VAT-u, potem sprzedajemy go z VAT-em i odbieramy sobie ten pierwszy VAT. To jest zwykła. A odroczona procedura, która jest stosowana bardzo szeroko też w portach niemieckich, polega na tym, że wprowadzamy produkt do obiegu w Niemczech i mamy 30 dni czy 60 dni na jego sprzedanie. Jeżeli w tym czasie sprzedamy go, to nie trzeba tego VAT-u, tylko płacimy ten końcowy. Przesyłamy potwierdzenie sprzedaży. Przesyłamy potwierdzenie sprzedaży, czyli nie zamrażamy tego pierwszego VAT-u. Tak? I to są potężne pieniądze. Z tego powodu i u nas tego w Polsce nie ma. Tak? Jest uproszczona procedura, ale dla wybranych podmiotów i... Czyli to można by rozszerzyć, wtedy byśmy byli... Czyli kwestia zaufania. No. Tak, to jest kwestia też zaufania. No. Bo w taki sposób są samochody ze Stanów na przykład, tak. Wprowadzane nie do Gdyni. Wiem, że jakieś dyskusje się na ten temat toczą, no i to jest kwestia... Używane są. Bardzo dziś polityczna też. Czyli wobec powyższego zjawiska, jaka część naszego importu z Chin idzie przez Niemcy? Większość zdecydowana czy niekoniecznie? Niestety problem jest... Nie mamy takich. Że nie ma statystyk, niestety, czy statystyki Eurostatu albo statystyki poszczególnych państw opierają się na tym miejscu deklaracji celnej. A dalszy przepływ tych towarów w ramach Unii nie jest mierzony. I niestety, nie wiem, 25 miliardów dolarów deficytu mamy bezpośrednio z Chińczykami. Tak? Więc przynajmniej 27 miliardów importu dolarów jest realizowane bezpośrednio. Natomiast dalej te porty są, bo to też jest kwestia, można to wprowadzić do obiegu w Niemczech, a osadzić dopiero w Polsce. Czyli deficyt handlowy jest notowany z Polską, ale wprowadzanie do obiegu VAT-owskie jest w Niemczech. Ale też zwróciłbym uwagę, że występuje też odwrotne zjawisko. Mieliśmy tam też informację, że jedna z globalnych firm spedycyjnych zaczyna już testować i próbować właśnie obsługiwać pociągi w Łodzi na Niemcy z kolei. Także to w zależności od tego, jakie zaoferujemy warunki, ten proces nie musi być jednostronny, tak? To będzie po prostu czysta konkurencyjna rywalizacja, tak? Ale ciekawe jest informacja, że jakby poruszamy się w kompletnym braku danych, jeśli chodzi o jakby przepływ towarów. Tak, znaczy kwestie to już w ogóle można poszerzyć te kwestie bilansu handlowego naszego. Znaczy, mamy 25 miliardów dolarów, 100 miliardów złotych, znaczy 70
kilka miliardów złotych deficytu z Chinami, natomiast jako Polska mamy nadwyżkę handlową, tak? Co oznacza, że często jest tak, istnieje wiele modeli biznesowych, których komponenty z Chin są wprowadzone do Polski, montowane i wysyłane dalej, tak? Z tego punktu widzenia to powiększa nasz deficyt, tak? Ale jeżeli one są wysyłane dalej, to zwiększa naszą nadwyżkę z państwami europejskimi, tak? I jakby takie skupianie się na nominalnym deficycie może nam zacieśnić sytuację, tak? Bo oczywiście dużo to są towary konsumpcyjne, które lądują u nas, tak? Nie wiem, elektronika z Chin. Ale znów to jest pytanie, czy to jest wybór Chin, że mamy deficyt w elektronice, skoro większość elektroniki, którą ściągamy z Chin, to jest amerykańska elektronika Apple'a, albo koreańska Samsunga, albo montowana przez tajwańskie firmy, jak Foxconn, tak? I teraz pytanie, czy ten deficyt też jest kwestią złej politycznej woli chińskiej, czy może tego, że niemiecka firma przeniosła swoją operację do Chin i importuje z Chin do Polski. Nominalnie mamy wielki deficyt, tak? A potem to jest eksportowane dalej. Ja bym też Państwu... Zdolności i obliczania statystyk generalnie, globalnie, nie nadążają za przemianami strukturalnymi, skomplikowania jakby łańcuchów wartości globalnych, tak bym powiedział. Ja też bym Państwa bardzo uczulał na bilans handlowy, bo to jest, potrafi być statystyką bardzo mylącą. Wystarczy, polecam poczytać o efekcie Rotterdamu, tak? My na przykład przez wiele lat mieliśmy ten problem, że Niemcy uważali, że oni mają wobec nas nadwyżkę handlową, a my prawie analogiczną nadwyżkę wobec nich. My tłumaczyliśmy to, że przez to wynika z Rotterdamu, że Niemcy, czyli Hamburga efekt, tak? Że Niemcy traktują towary, które przez Hamburg jadą do nas jako swój import i eksport, a my traktujemy jako kraj docelowy, ale tam są różne komplikacje, więc te statystyki są bardzo trudne do uchwycenia. Poza tym no, przy dzisiejszym obróbce produktu to, no nie wiem, często produkt niemiecki, który tylko ma markę niemiecką, a wytwarzany jest zupełnie gdzie indziej, to jest produkt niemiecki czy nie niemiecki. Bardzo ciężko te... Są próby analizowania wartości dodanej, ale są to takie dość nieśmiałe próby. Bardziej ekonometryczne. I tak jak mówię, jak patrzeć na nas bilans handlowy, kiedy 40-50% naszego eksportu, importu to są globalne korporacje międzynarodowe, tak? Także czy to jest pod naszą rzeczywiście kontrolą, czy nie, no to jest bardzo trudne do rozpatrzenia zjawisko. Ja miałem trochę inne pytanie, bo tutaj mówiliśmy o Azji Środkowej. Azja Środkowa jest takim obszarem, który można powiedzieć, że z jednej strony ma potencjał, z drugiej strony jest tam trochę zagrożeń związanych z też sytuacją społeczną, polityczną i tak dalej. Czy panowie sądzą, że rozwój jedwabnego szlaku, tutaj mówiliśmy na przykład o Rosji, ale chodzi o bardziej te kraje bardziej na południe, to też są pomysły, że na przykład z Afganistanem też i Chiną budować połączenie kolejowe. Czy ten rozwój jest tego transportu jest w stanie ustabilizować ten region? Bo to jednak to może wbrew pozorom mieć dla nas też bardzo duże znaczenie. Znaczy spośród tych państw na pewno wybija się Kazachstan dziś, który jednak ma jakby zdecydowane większe zdolności takiego strategicznego myślenia i wdrażania i plany Nurlyżol, to jest prezydenta Nazarbajewa, pomysł uczynienia Kazachstanu hubem logistycznym po tamtej stronie i on jest wdrażany sukcesywnie z użyciem pieniędzy chińskich, japońskich, amerykańskich i tak dalej. No, reszta regionu to są historie o różnym poziomie skomplikowania. I jeśli mówimy o Turkmenistanie, który właśnie przeżywa załamanie gospodarcze, mając 20% deficyt z Chinami, rzędu 20% PKB, znaczy nie, deficyt handlowy, ale wywołany między innymi współpracą z Chinami i ropą i tak dalej, nie wchodząc w szczegóły, czy Tadżykistan, czy Afganistan, to są inne historie. Ja bym tutaj patrzył z punktu widzenia tych mniej stabilnych, mniej rozwiniętych gospodarczo państw, o mniejszych zdolnościach takich mobilizacyjnych. Patrzymy na przykład Pakistanu tutaj. To jest bardzo ciekawe, że znaczy Chiny wchodzące we współpracę z państwem niestabilnym politycznie, bardzo, niekontrolującym w całości swojego terytorium. Chiny realizujące tam potężne projekty gospodarcze. Port w Adarze, który znany jest militarnie, od
zeszłego miesiąca pierwsze statki kontenerowe z Arabią Saudyjską i Bliskim Wschodem. Korytarz biegnący z Beludystanu z portu Gwadarze na północ do Karakorum Highway do Chin i do Kaszgaru, który jest budowany przez Chińczyków. Pakistan wydelegował 35 tysięcy żołnierzy do bronienia chińskich robotników. Budowany jest, znaczy rozpoczęte, podpisane 8 elektrowni atomowych wzdłuż tego szlaku, z którego część jest już budowana. Elektrownie wodne, elektrownie węglowe, rozwoje miast, budowę metra itd., itd. I z tego punktu widzenia to jest kwestia geopolityki, woli politycznej po stronie danego państwa, żeby być zarządzanym gospodarczo przez Chiny. Bo to odbywa się na zasadzie takiej, że Narodowa Rada Rozwoju Reform w Chinach, która dotychczas planowała rozwój dla Chin, dla poszczególnych prowincji, dzisiaj podpisuje umowy z państwami i tworzy na 30-40 lat plany rozwojowe, gospodarcze, całościowe, oparte na chińskim kapitale, chińskich firmach i tak dalej. I to Pakistan to jest case, gdzie to się rozpoczyna, ale Jedwabny Szlak to jest właśnie taki pomysł, tak? Że dla tych państw zrobić dokładnie coś takiego. Tak? Jak to nazwać, to jeszcze nazwa się wykuje, ale Białoruś na przykład jest dla Chińczyków czymś bardzo... W zeszłym roku byłem w Pekinie i usłyszałem taki cytat, że Białoruś to nasz Pakistan w Europie. Co pokazuje sposób myślenia i to, że strefa ekonomiczna... To był komplement. Tak, to był komplement. Tak, to był komplement. To się był akurat z rosyjskojęzyczny rozmówca chińczyk. I to był komplement, ale też pokazuje, jaki sposób Chiny próbują stabilizować takie państwa, w których tej stabilności nie ma, które nie ma myślenia długofalowego, nie ma myślenia o polityce gospodarczej itd. Jeśli chodzi zaś o tranzyt, to tylko szybko odpowiem, bo tam słyszałem też, ja się nie znam na tym regionie, ale słyszałem o Afganistanie, no to jest podaż, ale musi być też popyt. Czy firma HP wyśle swoje laptopy za warte 10 milionów euro przez Afganistan? Czy ktokolwiek to ubezpieczy? To jest osobne pytanie. A już ten produkt było ciężko na początku sprzedać korporacjom, które musiały zaufać, musiały uwierzyć, że to wszystko jest realne, że to przepływa, że to rzeczywiście te produkty bardzo wysokowartościowe dotrą, fabryka nie stanie i tak dalej. Proszę Państwa, myślę, że dobrze zawsze sobie zostawić taki mały niedosyt. Jakbyście Państwo jeszcze byli głodni wiedzy o Chinach, to serdecznie Państwu polecam Tekę Presji, tą czerwoną, to nie jest ta najnowsza, ale przedostatnia. I tam znajduje się między innymi wywiad, który miałem przyjemność zrobić z Kubą Jakubowskim. Właśnie na kanwie naszego ostatniego spotkania też dotykamy tematyki Jedwabnego Szlaku, ale wiele też wątków, o których dzisiaj Kuba mówił, a których nie rozwijał właśnie dlatego, że o nich była mowa na poprzednim spotkaniu. Wydaje mi się, że może nagrodzić naszych gości z brawami za dzisiejsze spotkanie. Państwa, korzystając z minuty organizacyjnej, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wsparcia Klubu Jagiellońskiego. My działamy tutaj na zasadzie non-profit i jeżeli się Państwu takie spotkanie dzisiejsze podobało, jeżeli Państwo chcecie w jakiś sposób docenić naszą działalność, to najlepszą formą właśnie jest wsparcie, czy poprzez zakup naszego kwartalnika. Jesteśmy gotowi ze świnką i z terminalem płatniczym, także nie ma wymówki, żebyś ma tylko kartę. Do tej pory tak było. Oczywiście, jak ktoś Państwa chce wesprzeć bez zakupu presji, też oczywiście przyjmiemy. No i oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żebyście przychodzili tutaj do nas częściej. Nie jestem pewny, czy proszę Państwa, czy się Państwo wpisali na listę, więc jakby ktoś z Państwa się nie wpisał, to tutaj lista jest jakby gotowa. A ja już zapraszam Państwa na spotkanie za tydzień, wyjątkowo nie na Andersa, tutaj u nas w siedzibie, tylko w retrospekcji na ulicy Bednarskiej, Piwo Jagiellońskie z Rafałem Matywią wokół książki Wyjście Awaryjne, czyli już twarda polska polityka. Będzie na pewno ciekawy. Za tydzień, w środę, o godzinie 19. W środę. A kolejne, proszę Państwa, spotkania będą ogłaszane na Facebooku Klub Jagielloński Warszawa i przez nasze newslettery. Także dziękuję Państwu dzisiaj za obecność i zachęcam do kolejnych tutaj spotkań na Andersa. Dziękuję bardzo.